to nie jest tak, że kardiolog się nie interesuje nerkami, a nefrolog się nie interesuje Ale sercem. Ale my tego nie widzimy. Ale my jako tego nie pacjenci. Widzi... Tak, pacjenci tego w ogóle nie widzą często. Radio naukowe. W jaki sposób działają lekarze jest właśnie często poza naszym pacjentów postrzeganiem, a to rodzi nieufność. Na jakiej podstawie lekarze twierdzą to, co twierdzą, jak myślą i czy tak zwana medycyna alternatywna rzeczywiście jest jakąś alternatywą. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe. Działamy dzięki wsparciu na patronite.pl Ukośnik Radio Naukowe. Odcinek 165. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited, my mind is free to explore the universe. We are not making science for science, we are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. Włącz wiedza. Jakub Zawiła Niedźwiecki odwiedził studio radia naukowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuba pracuje w Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się etyką stosowaną, etyką kliniczną, a w szczególności to szalenie ciekawe, posłuchajcie, granicami autonomii pacjenta i problemem kompetencji, a także, i to nasz problem centralny w tej rozmowie pseudonauką w medycynie. W kodeksie etyki lekarskiej w rozdziale pierwszym czytamy w artykule szóstym, że lekarz ma swobodę wyborów za w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczać czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Zdaje się, że ten ostatni element jest najbardziej kluczowy, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Co to znaczy? Czy to jest coś, co nazywa się medycyną opartą na dowodach, przynajmniej od jakiegoś czasu? Jeszcze w kodeksie etyki lekarskiej, bo spodziewamy się niebawem nowego, znowelizowanego, czy też zmiany kodeksu etyki lekarskiej. Nasz kodeks jest dosyć stary, był bardzo dawno nieaktualizowany, więc pewne zapisy są takie, powiedziałbym, znaczy nic złego w nich nie ma, ale brzmią już czasami trochę archaicznie, czy też no, trochę inaczej niż na przykład dokumenty międzynarodowe, czy analogiczne dokumenty z innych krajów. Więc na przykład nie ma odniesienia w kodeksie etyki lekarskiej do tej właśnie medycyny opartej na dowodach, do evidence-based medicine, bo de facto jeszcze jej w Polsce nie było. To jest fascynujące, że to jest młode, tak zaraz o tym powiemy. Tak, zaraz sobie o tym powiedzieć, ale rzeczywiście aktualny stan wiedzy, no to jest taka rzecz, nad którą się bardzo dużo dyskutuje. Co to właściwie jest ten aktualny stan wiedzy? Można znaleźć artykuły naukowe na przykład z prawa medycznego na ten temat, ponieważ to jest często przedmiotem postępowań szczególnie w odszkodowawczych. Czy dana osoba była leczona zgodnie z aktualnym stanem wiedzy? I to się sprowadza w Zwykle w takim bardzo dużym uproszczeniu, teraz może na początek powiedzmy, ale w takim, myślę, że zwykle to wystarcza. Do tego, czy lekarz by umiał się wytłumaczyć kompetentnym ekspertom, na przykład, nie wiem, konsultantom wojewódzkim i krajowym albo Towarzystwo Naukowemu, dlaczego tak zrobił? Jeżeli umiałby argumenty, które by ich przekonały, to to jest takie uproszczenie, którego możemy tutaj użyć. W praktyce to często się tak odbywa, tak? powołuje się jakiegoś biegłego, który ma przeanalizować, czy te argumenty są przekonujące. Ale zasada tej takiej swobody lekarza ma bardzo długą historię i jest bardzo ważna. Lekarskie cechy jeszcze w dawnych czasach, ale też później samorządy. Lekarskie przez wiele wieków walczyły o tą właśnie taką nie, brak kontroli. tak? Kiedyś ona tam była kościelna, później różne inne ograniczenia były nakładane na lekarzy, że nie wolno im było różnych rzeczy robić. Dzisiaj właściwie we wszystkich krajach na świecie jest tak, że państwo deleguje samorządom lekarskim kontrolę tego, co robią lekarze, ale samorządy lekarskie mówią, że lekarz może robić wszystko to, co uważa za stosowne, o ile jest do tego przygotowany w odpowiedni sposób. Zostawiam tutaj w waszej pamięci tę uwagę dotyczącą swobody wyboru lekarza w zakresie metod postępowania. Dlatego, że jest ta argumentacja bardzo często wykorzystywana przez lekarzy, którzy no, stosują metody, których współczesna medycyna nie uznaje. To zostawiamy na chwilę na bok, a teraz rozprawmy się z tym właśnie określeniem evidence-based medicine, medycyną opartą na dowodach. Powiedzieliśmy o tym, że to jest w zasadzie młode zjawisko. Tak, ja w ogóle czasami lubię o w ogóle o medycynie mówić, że to jest dosyć młode zjawisko, co będzie oburzało bardzo wielu lekarzy. Jeżeli mamy słuchaczy lekarzy, to pewnie wielu z nich się tutaj trochę zdenerwuje w pierwszej chwili, ale mam nadzieję, że uda mi się z tego wytłumaczyć. Bo, oczywiście, medycyna jako zjawisko, pod tą nazwą funkcjonuje od starożytności, ale ta współczesna medycyna naukowa w takiej formie, w jakiej ją znamy, pierwsze oznaki to są, powstają dopiero po II wojnie światowej. Pojawiają się pierwsze badania kliniczne w taki zorganizowany sposób, sprawdzające skuteczność. Nie tylko nowych pomysłów, bo to znano wcześniej, ale tego, co już jest robione, co było przyjęte siłą tradycji albo tego, Czyli że... weryfikacja. Tak, tak. Zaczęto przyglądać się temu, czy to, co jest zrobione, to się zaczyna od Archibalda Cochrane'a, który był lekarzem wojskowym, ale był jeńcem przez większość wojny i leczył chorych po prostu w obozach janieckich. I tam ludzie chorowali na rozmaite choroby, zakaźne głównie. No i on stosował wszystkie te metody, których go uczono i obserwował, że to wszystko nic nie daje. Kompletnie nie widział skuteczności tego, co robi. No i po wojnie jest zapoczątkowo taki bardzo silny ruch, który dzisiaj zaowocował nam taką organizacją, która się nazywa Cochrane Collaboration, która zajmuje się tworzeniem przeglądów i metaanaliz. I właśnie to są lata 50., kiedy zaczyna się walczyć o to, żeby sprawdzać, czy to wszystko w ogóle działa. To się toczyło w sposób niezorganizowany, aż gdzieś w latach 80. pojawia się bardzo silna już grupa z Kanady się wywodzi, epidemiologów klinicznych, którzy postanowili: chodźcie, zróbmy to w sposób zorganizowany. Wymyślmy, jak to robić. Żeby rzeczywiście sprawdzić, czy to, co w ogóle lekarze robią, to ma sens. Sama nazwa Evidence-based medicine, czyli coś, co się tłumaczy, zwykle medycyna oparta na dowodach. Z tym tłumaczeniem są rozmaite problemy, ale przyjmijmy sobie, że takiego używamy. Ta nazwa się dopiero pojawiła w 1991 roku, czyli to jest dawno i niedawno, tak, ale to mówimy o niskich kilkudziesięciu latach, a nie wysokich kilkudziesięciu latach, a już na pewno nie o setkach lat. I to zaczyna całą dyskusję. Oczywiście oni rzucają pomysł, rzucają pewną koncepcję hierarchizowania dowodów. To słowo dowód jest problematyczne dla polskich filozofów nauki, ale też teoretyków nauki, bo do, dowód nam się kojarzy z czymś z matematyki i wprowadza w błąd trochę. Polski termin poprawny byłby świadectwa, ale on znowu jest, się kojarzy ja z. On się kojarzy, kojarzy religijnie. Religijnie, tutaj. więc mm -hmm. jest tu zawsze problem, że nam się niedobrze kojarzy, nie o to, co nam chodzi. Jeden z filozofów zaproponował termin ewidencja, który też się źle kojarzy, więc nie mamy tutaj dobrego rozwiązania, ale chodzi o to, żeby sobie określić to co mamy, jaką ma wagę, na ile jest przekonujące, czy to jest tak, że tylko zaobserwowała jakiś jeden lekarz coś, czy to jest tak, że zaobserwowała grupa, czy zrobiliśmy jakieś zorganizowane, usystematyzowane badanie, czy to badanie korygowało pewne zaburzenia, które mogłyby przyjść skądinąd, czy kontrolowano czynniki zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. Tak jak postanawiają to uporządkować. I druga rzecz, którą postanawiają, bo, bo to jest proste, to jest relatywnie prosta strona tego, są z niej rozmaite problemy i grube książki można o tym pisać i powstało bardzo dużo grubych książek, ale trudniejsza sprawa, która zainteresowała, szczególnie facetu, którzy się nazywają gujat i saket. I zainteresowała taki problem, jak to przetłumaczyć na praktykę, bo to, że my sobie udowodnimy, że udowodnimy w tym sensie właśnie medycznym, a nie w tym sensie matematycznym. Udowodnimy sobie, że powiedzmy aspiryna zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, to co to znaczy dla konkretnego pacjenta? Czy ten pacjent powinien stosować, czy nie? I oni zaczynają właśnie myśleć nad tą konstrukcją evidence-based medicine I powstaje taki wzór w pewnym sensie na praktykę medyczną, którą oni proponują. To znaczy to, że z jednej strony mamy dane naukowe, z drugiej strony mamy, tam jest mowa o opartym na doświadczeniu klinicznym stosowaniu tych danych naukowych. I teraz jest jeszcze trzeci komponent, który jest etyczny, znaczy włączenie wartości pacjenta, ale wartości nie w sensie takim, że co pacjent sądzi o świecie albo coś takiego, tylko raczej tego, co dla niego jest ważne w jego stanie zdrowia, w szczególności w filozofii medycyny mówimy o rozróżnieniu na... Z jednej strony doświadczenie chorowania, a z drugiej strony tą chorobę jako taką, taką zjawisko biologiczne, czyli disease po angielsku z jednej strony, a z drugiej strony illness, tak? czyli to doświadczenie chorowania, czyli to, co najbardziej mu doskwiera. To w różnych chorobach na przykład wiemy, że komuś będzie bardziej przeszkadzał ból głowy, a komuś nudności, a komuś jeszcze jakaś inna rzecz. No i właśnie, i teraz jak to przełożyć? Więc mamy połączyć te wszystkie trzy rzeczy, zobaczyć te dane naukowe, zobaczyć, co nam daje największą... Szanse, zgodnie z naszym doświadczeniem klinicznym jakby w stosowaniu, bo to też będzie kwestia tego na przykład, czy dany lekarz umie daną metodę zastosować, czy ją widział kiedykolwiek. To nie jest takie proste, że, nie wiem, że przeczytamy w artykuł naukowy i już wiemy, jak to zrobić, tak? Więc mamy te trzy rzeczy połączyć i powiedzieć sobie, co nam daje największą szansę na korzyść względem szkody, bo przecież te wszystkie działania lekarzy mają też negatywne swoje strony. To, co się tu fundamentalnego dzieje, to się nagle okazuje, że cała medycyna jest wyrażona w języku probabilistycznym, to znaczy w języku prawdopodobieństw. I coś czuję, że to jest klucz problemu. Tak, to jest klucz problemu, dlatego że. I to jest też klub problemów w komunikowaniu tego i też dla tego rodzaju ludzi, którzy tworzyli ten cały ruch i do dzisiaj tworzą. Dlatego, że tworzyli to oryginalnie epidemiolodzy, czyli tacy ludzie, którzy z jednej strony są lekarzami, a z drugiej strony statystyka jest dla nich takim narzędziem, sposobem myślenia o świecie. A statystyka i prawdopodobieństwo w ogóle, swoją drogą też nowa dziedzina matematyki relatywnie. Ja kiedyś się interesowałem, dlaczego mój dziadek nie miał w szkole statystyki, czy tam prawdopodobieństwa, dlatego, że po prostu jeszcze wtedy go nie wymyślono. To są kategorie, w których. Generalnie mózgi ludzi czy umysły ludzi bardzo źle operują. My trochę nie wiemy, co to, dla nas, co to znaczy, że jest jakieś prawdopodobieństwo. Tym bardziej, kiedy to dotyka naszego zdrowia czy naszych bliskich. No, nikt nie chce być statystyką. Zresztą nawet się krąży coś takiego tak. w społeczeństwie, że co mnie to obchodzą jakieś statystyki. Ja się tutaj. Nie, tak, liczę. ludzie czują wręcz urażeni, że, tak. że, że, że przedstawia... I w tysiącach seriali to już widzieliśmy, tak? W kulturze popularnej to się wszędzie pojawia. Panie doktorze, ile mam czasu, albo coś takiego, tak? No i dostaje ten pacjent odpowiedzią... W filmach dostaje odpowiedź konkretną, w mądrzejszych. No tak, ale właśnie, ale czasami dostaje tą odpowiedzią w rodzaju, że 30% pacjentów przeżywa 6 miesięcy. Co to znaczy dla mnie? Mm. I co to właściwie dla mnie znaczy? I proszę zobaczyć, że wszyscy mają nadzieję, że są w tej szczęśliwej części tego rozkładu statystycznego. tak? Wszyscy odruchowo są, patrzą w tam. I teraz lekarz tutaj ma taką bardzo nieprzyjemną rolę. Musi pilnować tego, czy ten pacjent czy on rozumie, i czy jego decyzje trochę się mieszczą w tym, co jest jakkolwiek rozsądne, i na przykład, czy nie powinien mu zwracać uwagi na to, wie pan, to jednak może, może jednak trzeba spojrzeć na bardziej przyziemnie, czy jakoś tak bardziej pilnować się tego, co jest bardziej prawdopodobne. Może rozważmy oba scenariusze i tak dalej. Zastanówmy się, co będzie się w obu scenariuszach działo. Ale jest to bardzo trudne. Dla samych lekarzy też jest bardzo trudne. Oni uczą się przez wiele, wiele lat mechanizmów działania ludzkiego ciała, biochemii, takich rzeczy, tak? Czy się takich rzeczy bardzo namacalnych w gruncie rzeczy, a potem po wielu latach brak kontaktu z matematyką w większości przypadków. No mają na takich abstraktach operować, tak? I, i... Raz na abstraktach, a dwa na żywym człowieku, który przed nimi siedzi, a nie organie, komórce yy, i tak dalej. Skoro evidence-based medicine ma tyle rzeczy, które powodują w pewnym sensie opór u części społeczeństwa właśnie, to dlaczego mamy się jej trzymać? Dlaczego ona ma mieć przewagę? Powiedzenie jest takie, że to jest tak trochę jak z demokracją. To znaczy, że demokracja jest najgorszym systemem, chyba, że weźmiemy pod uwagę wszystkie inne. I trochę jest tak samo z tym. To znaczy, nic lepszego nie wiemy Myśliliśmy. To evidence-based medicine spowodowało rewolucję w medycynie, w skuteczności tego, co robimy. A co więcej ludzi przeżywa? Tak, te... mhm. tak po prostu. Evidence-based medicine doprowadziło do tego, że na przykład udowodniono, że bardzo popularne zabiegi kiedyś po prostu nie działały albo wręcz zabijały ludzi. Czegoś nie dawało zaobserwować na jednostkowych przypadkach w krótkim okresie i tak dalej. Pamiętam, A tam... że w onkologii w latach 60. -tych, 70. -tych bardzo takie drastyczne operacje były wykonywane zupełnie niepotrzebnie, Wycin przy raku piersi to po prostu wycina tak. jakieś ogromne. Tak, no, ale to też tam jeszcze wiele innych czynników weszło w to, że się to zmieni ta praktyka zmieniła, tak? Ale na przykład stosowano takie operacje w dusznicy bolesnej, czy w chorobach niedokrwiennych serca, w których podwiązywano niepotrzebne naczynia, tak, żeby zwiększyć przepływ krwi do serca, co wydawało. Wydawało się fizycznie sensowne, jakby patrzymy na hydraulikę tego, to wydawało się sensowne. Okazuje się, że nic nie daje. Bardzo dużo było takich procedur, które wydawały się mieć. Mechanicznie, tak mówimy o mechanistycznym, tak jakby w teorii medycyny, to dzisiaj się mówi o mechanistycznym sensie procedury. Znaczy, ona wydaje się, powinna działać. Tylko, że nie wszystko, co wydaje się, że powinno działać, po prostu działa. Czyli evidence-based medicine przesunęło medycynę na zupełnie nowy poziom i przyczyniło się do poprawy zdrowotności społeczeństw, tak? Tak możemy powiedzieć? No, z tą zdrowotnością społeczeństwa, bym nie przesadzał. No, ale mówisz, że więcej ludzi przeżywa, mniej cierpi, może niepotrzebnie, bo im tak. się nie robi znaczy, jakichś zabiegów które znaczy, są... Nie, znaczy, jeżeli chodzi o trzy, najbardziej skuteczne interwencje jakie można stosować w chodzi o zdrowie społeczeństw to są bezpieczne toalety, czysta woda i szczepionki. I w zasadzie jak się patrzy na przykład na dowolne dyskusje o globalnym zdrowiu publicznym to ta budowa tych bezpiecznych toalet jest zdecydowanie ważniejsza niż wszystkie rzeczy, które może zrobić medycyna. I oczywiście w krajach rozwiniętych my tego tak bardzo nie widzimy i odczuwamy tam pewne efekty, ale znowu lepsze środowisko, nie wiem, bardziej zdrowe warunki pracy i tak i tak mają zdecydowanie większy wpływ. Natomiast jeżeli mówimy o indywidualnych ludziach, to właśnie tutaj evidence-based medicine nam daje, bo nie jesteśmy narażeni na procedury, które tak naprawdę nie działają, ale też dzięki temu mamy procedury, które działają, bo na przykład poszukano ich, bo te, które były, nie działały. Kiedy nie wiedziano, czy metoda A, czy metoda B jest lepsza i robiono tak, jak się wydawało, tak? Dzisiaj wiemy. Bardzo dużo leków wypadło, ale też wpadły nowe, albo na przykład znaleziono nowe zastosowania dla leków, które już wcześniej były. Znane, bo zrobiono staranne, dużo odpowiednio skonstruowane badania. To są czasami rzeczy wymagające zaprzągnięcia bardzo dużego aparatu, żeby dojść do tego na przykład, że pewne leki zmniejszają ryzyko tego, że na przykład powtórzy się komuś zawał serca, czy coś takiego. Nie da się tego tak w prosty sposób zaobserwować, bo na małej grupie to po prostu nie wychodzi. To tak? coś, co się nie wydarza, jest to trudno do zaobserwowania. Tak, trudne jest coś, co, co się nie wydarza. Na przykład właśnie często się poddaje przykład szczepionek. Tak? My dzisiaj wiemy z całą pewnością, że one mają ogromny pozytywny wpływ, ale to trzeba było zrobić na ogromnych próbach i trzeba było zaobserwować w pewnym czasie, żeby zobaczyć ten efekt. Więc tutaj rzeczywiście to spowodowało rewolucję w medycynie, ale też spowodowało, że one ona stała się jeszcze bardziej niedostępna, w takim sensie poznawczym, tak? po hmm. prostu jest trudniejsza. Czy istnieje w takim razie coś takiego jak medycyna alternatywna, czy inaczej pytając, czy cokolwiek poza Evidence-based medicine, poza medycyną opartą na dowodach, będę się trzymać tego tłumaczenia, które wydaje mi się najbardziej akurat intuicyjne ale dla mnie dla laiczki. czy istnieje coś poza tym? Czy coś poza EBM może być nauką, czy od razu jest pseudonauką, pseudomedycyną do wyrzucenia? Tu jest bardzo trudny problem z odróżnianiem podobnych do siebie zjawisk, czy podobnych do siebie takich rzeczy, które dzieją się po prostu dookoła nas i jakby nazywaniem ich. Dlatego, że można powiedzieć, że są takie trzy obszary. Z jednej strony mamy po prostu medycynę. Tak? Czyli to co. No, właśnie, no, zwykle lekarze to po prostu zrównują z EBM. To jest troszkę bardziej skomplikowane, ale powiedzmy na potrzeby, przynajmniej tego kawałka naszej rozmowy zostawmy to tak. Potem będziemy mieli rzeczy, które po prostu są kiepską medycyną, czy też jakąś taką źle robioną medycyną, które na przykład właśnie są oparte na nieaktualnej wiedzy, albo są na przykład takie rzeczy, które funkcjonują w medycynie z siłą rozpędu. Stawianie baniek bodaj jest jeszcze w programie niektórych studiów chyba pielęgniarskich. Przed wojną to wszyscy lekarze to zalecali. ja e... się tego bałam za dzieciaka, daj spokój. Tak, mnie to też chyba spotkało kiedyś jeszcze. W Polsce to jakoś jest dziwnie popularne, bo kiedyś przyglądałem się temu od stron badań antropologicznych, to jest coś ewenementu. Bo to w ogóle jest praktyka, która przyszła z Chin, ale jakoś dziwnie w Polsce tak dobrze zadomówiła. W, w Europie Zachodniej jest mniej popularna zdecydowanie. Ale się pojawia, tak? I tam jest pewien pomysł fizjologiczny, jakby to miało działać. Ale wiemy dzisiaj... Z z dobrych badań, że to po prostu... To, jest to, bez... to zdaje się ma pobudzać stan zapalny, co pobudza układ odpornościowy tak, i to on tak, walczy, tak. tak. Tak, no ale wiemy, tak że jest to... jest pomysł na to, jest ale... Pomysł na to, ale wiemy, że to po prostu nie działa i jest, może mieć różne bardzo nieprzyjemne powikłania skądinąd. Poważnej martwicy skóry na plecach to nie, nie, nie polecam. Nie, nie googlać. No <laughs> dobrze, czyli nieudowodniona naukowo metoda potrafi być w tak. kursach dla, na przykład dla pielęgniarek to nawet współcześnie. To tak, jest, tak? Bo, bo to siłą rozpędu gdzieś zostało. To jest nowe zjawisko. To staranne weryfikowanie wszystkiego po kolei. Są też rzeczy, które po prostu jeszcze nie zostały sprawdzone. I niektóre budzą bardzo duże wątpliwości, szczególnie w obszarach takich medycyny, gdzie badania naukowe są problematyczne z jakichś powodów, szczególnie o, chodzi o pediatrię. To po prostu jest dużo procedur, które się zawsze się tak robiło, to się robi, ale tak naprawdę nikt tego nie sprawdził. No i będą takie miejsca, gdzie to będzie pogranicze bardzo problematyczne. Dobrze by było, jakby wszystko było poparte badaniami, ale tu też trzeba pewne zastrzeżenia zaraz zrobić, ja postaram się zaraz je zrobić. Dobrze by było, żeby na wszystko były badania, ale to właśnie też nie jest takie do końca oczywiste. Natomiast to jest ten drugi obszar i trzeci obszar to są te wszystkie, ja bym powiedział, pseudonaukowe rzeczy. Można je jeszcze podzielić na pseudonaukowe i antynaukowe. Psedo naukowe to takie, które udają, zachowują jakieś pozory bycia medycyną, czy pozory bycia naukowe, czyli na przykład używają języka naukowego, próbują używać jakiejś terminologii naukowej, przekonywać nas, że są uzasadnione. Można spokojnie znaleźć odniesienia do evidence-based alternative medicine. Czy to przykłady. Mhm. Każdy taki dobrze znany altmet, no nie wiem, homeopatia, tak, będzie miała swoje czasopisma naukowe, w których publikują swoje artykuły, które udają artykuły naukowe, które mają swoją bibliografię i twierdzą, że na przykład odnoszą się do fizyki kwantowej. Bardzo fizyka kwantowa zresztą to jest w ogóle taki dla słuchaczy, myślę, dobry, taka reguła kciuka, jak wyszukiwać. Jeżeli ktoś się powołuje na fizykę kwantową i nie robią tego fizycy kwantowi, to prawdopodobnie jest to pseudonauka. W 99% nie fizycy kwantowi nie rozumieją po prostu, o czym mówią, i, ale używają mądrych słów. To takie rzeczy, które zachowują pozory nauki. Antynauka to będą takie, które są wprost anty, tak? No takim najbardziej klasycznym przykładem jest antypsychiatria. Która... Co to takiego? to jest bardzo złożony ruch, ale w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że przynajmniej jest taki jądro tego ruchu, który mówi tyle, że psychiatrzy to są zbrodniarze, którzy mordują ludzi. Skupia się głównie na tym, żeby jakoś zniszczyć psychiatrię, cokolwiek by to miało znaczyć? A taki biorezonans mamy tutaj w, 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 w pobliżu to... biura radia naukowego, tak. jest po sąsiedzku biorezonans. Tak. On taki się wydaje jakby przypominający, nie? Coś tak, tam tak, pozyczy, to... lata. Tak, ja bym powiedział, to zdecydowanie jest w obszarze, w obszarze pseudonauki. Będą tam być odniesienie do fizyki kwantowej. I to jakieś... A cię w nodze w ranie? To jest jeszcze taki model kombinowany, bo to jest altmet, który czerpie z, z jednej strony, powołuje się też na różne badania i twierdzenia takie, które brzmią jak naukowe przynajmniej, ale z drugiej strony powołuje się na jakąś taką starożytną mądrość, czy mm. jakieś takie mistyczne elementy. To często będzie tak, że no, będzie odwołanie do właśnie tego, że nie wiem, że przecież Chińczycy od pięciu tysięcy lat coś robią. Zwykle jak ktoś się powołuje się na to, że Chińczycy coś robią od pięciu tysięcy lat, to też mówi o czymś, czego Chińczycy nie robią od pięciu tysięcy lat. To tak zwykle jest. No, Mówiąc, bywa tak, że osoby, które proponują tego typu pseudomedycynę, czasami odnoszą się do różnych czy linkują do różnych badań, które albo są źle zrobione, albo czasami wskazują coś zupełnie przeciwnego, no ale ładnie to wygląda w bibliografii. Natomiast ja bym cię chciała zapytać o przymiotniki, bo właśnie jest medycyna akademicka. Jest taki przymiotnik, którą byśmy kojarzyli z tą evidence-based medicine. Jest medycyna alternatywna, dla niektórych kusząca, ale jak rozumiem, ty mówisz, że ona jest po prostu no jest nienaukowa, ale używa się też takich określeń jak medycyna holistyczna czy komplementarna. I tutaj argumentacja jest taka, która brzmi bardzo dobrze, że należy spojrzeć na pacjenta jako całość, że nie leczymy tylko, nie wiem, tam wrzodów na przykład, tylko również głowę. I to nie brzmi jako źle. To znaczy, ja jako pacjentka chętnie byłabym u takiego lekarza, który potrafi właśnie spojrzeć na mnie całościowo, jak to się ładnie mówi, holistycznie, a nie, że ja muszę chodzić po pięciu naraz i jeden z drugim nie współpracuje, bo się nawet nie znają. I jeszcze się nie lubią i nie rozmawiają ze sobą. No, ale tak, i mówiąc, kto pani, to tak wiadomo, nie? No, tak, mhm. tak. Po pierwsze, oczywiście muszę zaprotestować, że nie ma czegoś takiego, jak medycyna akademicka, bo teraz mamy trochę, przechodzimy na, z obszaru mówienia o tym, jak działa medycyna do obszaru mówienia o tym, jak działa propaganda w pewnym sensie. To znaczy terminy w większości są wytworzone poza medycyną. To znaczy, to ci, którzy chcieli, żebyśmy myśleli o nich jako o medycynie, wymyślają tego rodzaju rzeczy. Będzie to medycyna Akademicka. Czyli dodanie tego przymiotnika akademicka ma sugerować, że są różne medycyny. Tak, mhm. tak. Ma, ma nam spo... Równoważne. Tak, ma nam spowodować, że będą te rozmaite medycyny, które są równoważne, a może komplementarne. Tak, i tu mamy od razu kolejny przymiotnik, który jest używany, że przecież możemy sobie pomagać, tak? Możemy wspomagać organizm na przykład terapiami alternatywnymi, a niech tam sobie onkolodzy robią, co chcą na przykład. Historycznie to było tak. Najpierw to była alternatywna, ale to się nie do końca dobrze sprzedawało. Był już ten pomysł, że była komplementarna. To też spowodowało pewien opór nadal jednak ze strony medyków, szczególnie jeżeli chodzi o używanie takich substancji, które mają jednak interakcje z lekami albo wpływają na przykład na funkcje wątroby i tak dalej. Teraz pojawił się najnowszy pomysł, to już mniej więcej od kilkunastu lat funkcjonuje, medycyna integracyjna czy medycyna zintegrowana. Nawet mamy takie towarzystwo w Polsce, Towarzystwo Medycyny Zintegrowanej i tu jest pomysł taki, że przecież można to w ogóle połączyć. Myśmy mieli klinikę onkologiczną, gdzie dostajemy biorezonans, akupunkturę i chemioterapię naraz w zasadzie to dzisiaj tak podbiło świat, że każda dobra klinika w Stanach na przykład ma taki Wydział Medycyny Zintegrowany. No i chętnie dostaną tą akupunkturę i ten biorezonans i jeszcze inne rzeczy. Okej, okay. natomiast takim zasadniczym wyznacznikiem, jak rozumiem wskazania, że ktoś robi krzywdę pacjentom, to jest sytuacja, kiedy przekonuje, nie wiem, irydolog, była taka historia, zdaje się, z pomorskiego. Irydolog to jest ktoś, kto niby z oka wyszukuje wszystkie możliwe choroby. I tenże irydolog leczył kobietę na raka piersi, co ostatecznie skończyło się tym, że ona zmarła. To są dwie sytuacje. Jedna to jest taka, właśnie, że zrezygnuj z tej chemioterapii, Radioterapii, z tej medycyny akademickiej, tu używam tego słowie, uh -huh. ale korzystam z tego języka i argumentacji. A czym innym jest to, o czym mówisz i co zdaje się jest bardziej popularne, czyli właśnie integracja. Idź, chodź tam do tych lekarzy wszystkich normalnych, ale przyjdź tutaj też do mnie na homeopatię czy akupunkturę, tego typu rzeczy. I teraz, czy to na pewno jest źle? Bo przecież znany jest potężny efekt placebo, jaki potrafi być u pacjentów, ale też kwestia psychicznego poczucia, że coś robię, że jestem zaopiekowany. A psychika wspiera no w tym, tym trudnym moment, przy raka. To jest bardzo często, bardzo dramatyczny czas w życiu człowieka. To czemu nie? Możemy na poziomie makro spojrzeć i na poziomie mikro. Znaczy, na przykład, jeżeli pytają się lekarze, czy ja mam stawiać Ostro granice, i mówić nie chodź tam, nie rób tego, to to zależy, tak. Czyli ciebie pytają lekarze jako tak, etyka. Mhm. Tak, to to zależy. Zależy od tego, jak bardzo pacjent w to wierzy, tak? od tego, czy to nie spowoduje, że twojego leczenia zaprzestanie, albo że w pewnym sensie zerwiesz ten kontakt, który masz z tym pacjentem. Tak? Z drugiej strony, no to będzie też kwestia finansów, tak? czy zasobów tego, no nie, tylko, nie tylko finansów, też zasobów na przykład psychofizycznych tego człowieka. Czy on jest w stanie podołać jednemu i drugiemu, czy będzie się leczył, czy to nie zrujnuje życia jego i jego rodziny. W przypadku tych onkologicznych terapii to znamy przypadki, że te alternatywne terapie idą w dziesiątki, setki tysięcy złotych, a ludzie i tak umierają i rodziny zostają z długami, z, z domami Czyli To jest trochę kwestia wyważenia kosztów tego. Więc to jest trochę mhm. to jest kwestia trochę spojrzenia na to, z czym my tutaj walczymy na tym indywidualnym poziomie, ale druga sprawa to jest sprawa takiego makropoziomu. Czy rzeczywiście lekarze powinni jakoś współpracować czy też współuczestniczyć w tym? Czy państwo powinno przyzwalać na to, że każdy może otworzyć sobie taką działalność i stwierdzić, że od dzisiaj leczy przez telefon tak ostatnio widzieli taki biorezonans przez telefon. To jest bardzo interesujące. Trzeba wysłać swoje zdjęcia. Ta kwestia była poruszana przez patronów i patronki, którym dałam znać, że będę z Tobą rozmawiać. I Pani Kasia tak zapytała na przykład. Spotkałam się z opinią kolegi po fachu, Pani Kasia z lekarką, że owszem wie, że homeopatia nie działa, ale niektórym upartym pacjentom po prostu musi coś zapisać. Woli to niż antybiotyk, bo na pewno nie zaszkodzi, a może efekt placebo pomoże. Mam z tym problem, pisze Pani Kasia, bo po pierwsze wprowadza pacjenta w błąd, po drugie wspiera koncerny homeopatyczne i nadaje im wiarygodności, to chyba kluczowe, i po trzecie jest niezgodne z evidence-based medicine. Pan Jan również o homeopatii. Czy na siłę tłumaczyć pacjentowi, że homeopatia nie działa, ryzykując, że ten pacjent uzna nas za niekompetentnych? Ja w ogóle się zgadzam z panią Kasią, to po pierwsze. Że ma problem z tym. Nie, tymi. nie zgadzam się z tymi trzema jej problemami. Wszystkie trzy uważam, że są bardzo istotne. W szczególności to wprowadzanie pacjenta w błąd. W etyce lekarskiej bardzo ważna jest prawdomówność. I co prawda istnieje coś jak przywilej, i Lekarze mogą czasami nie powiedzieć wszystkiego, ale... Dlaczego? Dlaczego? To brzmi bardzo niedobrze. Czego lekarz ci nie powie? Znamy takie czasopisma. Czasami lekarze, taki jest zapis w etyki lekarskiej, jest to bardzo kontrowersyjna rzecz i generalnie światowe standardy coraz bardziej wzywają do tego, żeby być z tym, stosować to jakby in extremis. W naprawdę wyjątkowych sytuacjach jakichś skrajnych, to jest takie coś, że lekarze, jeżeli jakaś wiadomość mogłaby być, na przykład, no nie wiem, jeżeli ktoś jest w bardzo ciężkim jakimś stanie psychicznym i na przykład jeszcze byśmy musieli mu powiedzieć, że pewnie, że jego wyniki badań są bardzo złe i pewnie, nie wiem, pogorszą się jego stan zdrowia w najbliższym czasie, to możemy mu nie powiedzieć wszystkiego, albo pewne rzeczy powiedzieć stopniowo, i tam jest mowa, że jeżeli mogłoby to pogorszyć jego stan zdrowia, albo jego rokowanie. Generalnie uważa się dzisiaj, no że... Praktycznie więc... bardzo kontrowersyjne. Tak. Mhm. Ale nawet w tym kontekście etyki lekarskiej polskiej jest to zastrzeżenie, że jakby jeżeli on się bezpośrednio pyta nas, chce to wiedzieć, to trzeba mu odpowiedzieć po pierwsze. A po drugie, to, że można mu nie powiedzieć wszystkiego, nie znaczy, że można mu skłamać. Nie można powiedzieć, nie, nie ma pan raka. Tak kiedyś robiono. To jeszcze niedawno. Ale to mówisz w tym kontekście, że jeśli ktoś na przykład jest w złym stanie psychicznym albo widzimy, że jako lekarz, lekarka widzę, że chodzenie na tę akupunkturę czy picie jakiś tam... Ziłek samodzielnie zbieranych w konkretnym miejscu poprawia ten stan psychiczny, to nie zwalczać tego, właśnie. Znaczy, to nie. trzeba ważyć takie rzeczy. Należałoby to walczyć w jakichś ekstremalnych przypadkach. Jeżeli rzeczywiście ktoś ma naprawdę taki... Bo ten zapis jest zwykle wykorzystywany jednak do takiego pójścia na łatwiznę. Znaczy do tego, żeby po prostu nie przeprowadzać mm. trudnych rozmów. Ale jego idea jest jednak taka, żeby to była rzeczywiście sytuacja, kiedy naprawdę to miałoby Dobra, zaszkodzić. Dobra, to, to są skrajności. A co z takim pacjentem upartym właśnie, który tak. chce antybiotyk, chociaż choruje na tak. grypę i nie ma jako infekcji bakteryjnej. Jest to bez sensu dawanie mu antybiotyku. On już chce, a jak nie, to pójdę do innego albo se w ogóle Mówię, to no co, lekarz to jest etyczne, żeby dał tę homeopatię, czy nie? Jeżeli chodzi o homeopatię, to myślę, że nie ma takiej sytuacji, kiedy ona jest uzasadniona, jeżeli to lekarz robił. Natomiast. Ze względu na to nadawanie wiarygodności? Tak, ze względu na to, że nadawanie wiarygodności na wzmaganie czy wspomaganie de facto wrogich wobec medycyny koncernów po prostu, bo pamiętajmy, proszę Państwa, to też jest zabawne, ale nie tylko jest Big Pharma, ale jest też Big Placebo, tak? I to są bardzo <laughs> potężne koncerny, na przykład, które sobie wylobowały specjalne zwolnienia z przepisów prawa farmaceutycznego w prawie nie tylko polskim, ale i europejskim. Bo tutaj jest jeszcze taka rzecz, no właśnie, co ma zrobić w tej sytuacji tego natarczywego pacjenta no lekarz? Tak. Myślę, że kluczowe jest, co tutaj poszło nie tak w tej relacji terapeutycznej. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że... Jeżeli lekarz boi się powiedzieć swojego zdania, czy uważa, że nie jest w stanie przekonać tego pacjenta, to znaczy, że jeżeli przyjdzie do naprawdę trudnej rozmowy, do rozmowy o niepomyślnym rokowaniu, o złej. A ty z... mówisz o nowotworach, a tu chodzi o. Ale no właśnie. Przejdźmy, idę sobie do jakiejś tam przychodni. To jest pierwszy lekarz, którego widzę, akurat było wejście. No ja nie potrzebuję do niego jakiegoś zaufania. Ja chcę tabletkę. To no właśnie, takie no właśnie, ale problem polega. Ja doskonale rozumiem to myślenie, ale po stronie tego lekarza, co będzie, jeżeli on zajrzy do tego gardła i stwierdzi, że to nie jest chrypka spowodowana infekcją, tylko widzi tam na przykład jakąś zmianę nowotworową na migdałkach i będzie musiał temu człowiekowi przekazać taką informację i powiedzieć, że to jest poważne i że trzeba się leczyć, nie? i że trzeba podjąć teraz bardzo trudne decyzje. Takie sytuacje w gabinecie lekarza rodzinnego też się zdarzają. I jeżeli uznajemy, że pacjent jest trudny, dlatego że się domaga tabletki, i dajemy mu coś, na, że tak powiem, żeby się odczepił, no to tutaj chyba coś nie tak zachodzi w tej roli lekarza tutaj, w tej sytuacji. Oczywiście są pewne rzeczy, które można zrobić. Można zalecić pacjentowi coś, co jest, ma wiemy, że ma jakieś działanie prozdrowotne, na przykład już ostateczności jakieś witaminy, które potencjalnie mogą pomóc mu przejść tą infekcję lepiej, czy coś takiego, co ma na przykład znikome działanie pozytywne, ale to wtedy przynajmniej nie jest wprowadzanie go w błąd. Że mu jakkolwiek pomagamy czymś, co w gruncie rzeczy jest przelewaniem pieniędzy ludziom, którzy go oszukują. Więc myślę, że to jest taki kierunek. Natomiast no myślę, że trzeba się jednak zastanowić nad tą komunikacją z pacjentami. Ja wiem, że to będzie bardzo trudne i że niektórzy będą bardzo trudni, bo nauczono pacjentów, że dostają na wszystko pigułkę. Tak? I to jest systemowy problem. A tutaj na indywidualnym poziomie mierzymy się z systemowym problemem. No ale niestety takie są realia, że lekarze codziennie się mierzą z systemowymi problemami i muszą indywidualnie je rozwiązywać. Bardzo mi przykro wobec wszystkich lekarzy i lekarek, którzy wykonują swoją pracę, ale po prostu tak. Łatwo jest. ci gadać, tak? Łatwo, tak? łatwo mi gadać, oczywiście, jasne, wiem, ale no niestety to, muszę to powiedzieć. tak. Dobrze, ale ja bym chciał z Tobą porozmawiać o argumentacjach, które są, mhm. tutaj użyję z pewnym zastrzeżeniem i dystansem, ale jednak po obu stronach sporu. Bo zwolennicy różnych Altmedów, jak się w skrócie określa medycynę alternatywną, często stawiają to w takim kontekście, że to mamy dyskusję dwuśrodowisk. Albo nawet dyskusje wewnątrz środowiska lekarskiego, to jakie są argumenty po stronie evidence-based medicine, a jakie bywają argumenty po stronie Altmedów i jaka jest ich waga? Altmedy przede wszystkim mają starcie przewagę w pewnym sensie. To znaczy, oni przychodzą z emocjami i mówią o cierpieniu, o współczuciu, o tej holistyczności. Że ktoś się wreszcie skupił na tak, pacjencie. Zbierają wywiad przez godzinę na przykład. To bardzo chwalą sobie pacjenci, na przykład rozmaitych lekarzy takich, którzy zajmują się pseudomedycyną, że wywiad był przez godzinę zbierany, albo że pytano o wszystkie możliwe rzeczy, historię rodziny całą, w ogóle do trzeciego pokolenia i tak dalej. To są bardzo dobre chwyty, żeby przekonać do siebie, że się uważa, współczuje i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście... Większość z tych rzeczy mogłoby być w medycynie, gdyby było więcej czasu, więcej przestrzeni, więcej uwagi, zasobów. Lekarze byli mniej zmęczeni. Nie mieli 30 pacjentów danego dnia, tylko 8, albo jeszcze lepiej, mniej, tak? Ostatnio czytałem, że. W jednym z krajów skandynawskich, średnio lekarz rodzinny ma chyba 8 dziennie zapisanych. Dużo by lekarzy przeżyło bardziej. Ale bardzo. to jest jakiś kraj za siedmioma górami, za siedmioma tak. lasami, podobno istnieje. Tak, tak. podobno istnieje. Że mogłoby być. Ale oni mają na starcie przewagę taką właśnie tego współczucia i takiego frontem do często za grube pieniądze. Często te konsultacje, lekarzy medycyny alternatywnej, no one muszą mieć wkalkulowane pewne ryzyko prawne i inne w sobie, więc na przykład są droższe niż konsultacje u znanego profesora. Znacznie droższe. Ale jak znacznie droższe? Swego czasu chodziłam po konsultacjach po znanych profesorach, to tam 4-5 stówek potrafiło wskoczyć za 15 minut. No, a u homeopaty może wskoczyć na przykład 1,5 tysiąca. Takie stawki też się słyszy. No ale jak ktoś obiecuje, że wyleczy autyzm, Proszę Państwa, nie leczy się autyzmu, ale jeżeli ktoś to obiecuje, albo obiecuje, że wyleczy nieuleczalne, no to może kasować. Ale na dzień dobry są te emocje. No i mówią tak: Tutaj Was poczęstują suchymi statystykami. Jakiś bezduszny człowiek powie Wam, że procedura mówi to i to, a ja tu na Was spojrzę całościowo. No problem jest taki, że po pierwsze każda medycyna jest holistyczna, jeżeli jest uprawiana poprawnie. Wbrew pozorom i temu że rzeczywiście specjalizacja dzisiaj poszła bardzo bardzo daleko, są lekarze, którzy specjalizują się w bardzo konkretnych zabiegach. To Nadal każda porządnie uprawiana medycyna patrzy na cały kontekst organizmu, fizjologii i tak Myślę, że wielu pacjentów by się zdziwiło, że lekarz chorób zakaźnych analizuje stan psychiczny swojego pacjenta i dyskutuje o tym z kolegami psychiatrami. Widziałem takie dyskusje. Czy jego niektóre objawy nie mogą być psychosomatyczne. To nie jest tak, że kardiolog się nie interesuje nerkami, a nefrolog się nie interesuje sercem. Ale my sercem. tego nie widzimy. Ale tego nie pacjenci. Wieś... Tak, pacjenci tego w ogóle nie widzą często. Często jest też tak, że ten kontakt jest bardzo słaby. Jest taki prosty psychologiczny, rzecz, która jest bardzo teraz dyskutowana w świecie komunikacji medycznej: gdzie powinien być ekran? Bo często jest tak, że monitor jest między, tak jak tu siedzimy naprzeciwko siebie, to monitor jest między pacjentem a lekarzem, tak? A monitory są coraz większe. Jak ktoś ma taki 25 albo 30 calowy monitor, to prawdopodobnie może widzieć tego lekarza, jak wyjrzy. Dobra, Wie... czyli, ty, ale ta kwestia komunikacji i emocji, ty mówisz, że to jest przewaga altmedów, ale to jest coś, Czego można by w zasadzie się nauczyć od altmedów? To jest też jeszcze osobny wątek, do którego wrócimy, ale wróćmy do tej samej argumentacji, czyli mamy z marszu tę przewagę emocjonalną. Tak. tak. A co dalej? I mamy też drugą przewagę w postaci tego, że te wszystkie pseudomedycyny obiecują rzeczy, których medycyna po prostu obiecać nie może. Ze względu właśnie na tą zasadę prawdomówności. I tu jest ogromny problem dla lekarza, przed którym nie staje lekarz, który po prostu nie przestrzega tych zasad. tak? Bo lekarz może obiecać tyle, ile mu badania naukowe pozwalają powiedzieć. Może powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby wyleczyć pana, pani chorobę. Może powiedzieć, że są duże szanse, ale one wynoszą na przykład 80%. To też jest tutaj taki paradoks, muszę jeszcze wtrącić. Bardzo wiele chorób, które powszechnie uchodzą ze straszne i w ogóle zagrażające życiu i śmiertelne, to ma naprawdę bardzo wysoką wyleczalność. Właśnie na przykład rozmaite nowotwory. To często jest tak, że ta przeżywalność pięcioletnia, czyli taka podstawowa miara, to wynosi 80 i więcej procent. I to już jest wystarczająco mało z punktu widzenia ludzi, że uznają, że to jest nieakceptowalne. Tak? A może z punktu widzenia lekarzy to jest bardzo dużo. Większość pacjentów zdrowieje zdecydowana większość. Znowu też oczywiście... Jak... Nie no, mam 20% szans na to, że umrę. To jest dla mnie dużo za dużo. No właśnie, no dla każdego z nas jest dużo za dużo. Ale też z drugiej strony, jak tak wszystko wyrazimy sobie, rozłożymy sobie cały świat na procenty, to mamy też niezerową szansę, że każdego dnia, jak się kładziemy spać, to że rano się nie obudzimy. Ona jest zupełnie policzalna. Tak, ale kiedy cierpisz na nowotwór, to masz w pewnym sensie poczucie sprawczości. Możesz szukać różnych metod. I tak. dlatego chcesz sobie zwiększyć te tak. prawdopodobieństwo. Tak, no więc właśnie. I tutaj EBM ma... Taką mierzącą rzecz może powiedzieć, to my mamy twarde dane na to, że dajemy największą szansę na poprawienie tej sytuacji zdrowotnej w której pan pani się znalazła. No, czyli statystyka nie jako coś zimnego, tylko jako dowód i pokazanie szans, tak? tak? to my mamy czarno na białym, zrobiliśmy tą robotę. Tabuny naukowców z udziałem ochotników w badaniach naukowych wypracowali wspólnie te wszystkie wytyczne, metaanalizy, z których te wytyczne powstały i tak dalej. Te gremia, to nie jest tak, że to zbiera się jakaś rada mędrców i mówi od dzisiaj będziemy leczyć raka w ten i ten sposób, tylko się gromadzi dane i wyciąga z nich to, co z nich można wyciągnąć. Tyle może powiedzieć Evidence-Based Medicine. To jest najlepsza możliwość na dzień dzisiejszy, tak? Może będziemy za 10 czy 15 lat widzieć coś więcej, ale to nie jest tak, że tu, jest jakieś, tu są jakieś takie magiczne bariery, że jest jakieś metody rewolucyjne, które się nie, nie wchodzą do medycyny zupełnie. Powiedzmy więcej o... Przewija się to metaanalizy, przeglądy. Różne są rodzaje tekstów naukowych, różne są rodzaje badań. Są tak zwane case studies czyli pojedyncze przypadki. Aha. I to na przykład miewałam takie dyskusje, że właśnie ktoś mi pokazywał taki tekst naukowy, opublikowany w czasopiśmie naukowym, jasny, ale on właśnie był pojedynczy, kontra na przykład taka metaanaliza. To są różne rzeczy. Opowiedz proszę o tym i jak właśnie podchodzić do tych różnych tekstów. No to jest taki koncept, który jest dosyć fundamentalny dla evidence-based medicine. Od razu mówię pewnym zastrzeżeniem, jeżeli słuchają nas specjaliści od badań klinicznych, to... Proszę mnie nie napadać za mocno, bo będę teraz bardzo upraszczał. To ma formę pewnej piramidy. Możemy sobie wyobrazić piramidę egipską, gdzie przy samym jej czubku są najlepiej uzasadnione rzeczy, dla których mamy najlepsze uzasadnienie, najbardziej są przekonujące, najbardziej powinniśmy w nie wierzyć w pewnym sensie. To znaczy, bardzo nie lubię tego określenia, że wierzymy w naukę, bo naukę można rozumieć po prostu. Jeżeli się ją rozumie, to już nie trzeba w nic wierzyć. Wiara to jest z innego porządku. Ale to są te, które po prostu są najbardziej przekonujące i to będą metaanalizy, czyli taki rodzaj publikacji naukowej, która w pewnym sensie w statystyczny sposób sumuje wyniki rozmaitych innych badań naukowych. Niekoniecznie tylko badań klinicznych, mogą być też innych rodzajów badań, metaanalizy. Tutaj próbujemy uzyskać jakby taki ekstrakt z tego, co w danej dziedzinie zrobiono, dlatego, że w medycynie tych publikacji są ogromne ilości. To są milionowe. Liczby. I na przykład w najbardziej rozwijających się dziedzinach medycyny może być tak, że taka metaanaliza obejmuje tysiące dosłownie publikacji. Których... Czyli nie musimy ufać w pewnym sensie jednemu zespołowi badawczemu, który mógł, nie wiem, się pomylić albo być sprzedajny. Tylko mamy tego. Tak. Bardzo ta, dużo. Tak. I tam przykładamy też pewne miary do tego, na przykład tej, jak mówimy o sprzedajności. Są pewne współczynniki wiarygodności, które się przypisuje badaniom. Na przykład, jeżeli są sponsorowane przez firmy farmaceutyczne, na przykład będą mniej wiarygodne niż sponsorowane przez publicznego płatnika. Pani Malwina o to pyta też właśnie jedna z patronek Radia Naukowego. Dokładnie w tym kontekście. Jak zbić argument o tym, że leki produkowane przez koncerny farmaceutyczne mają badania i dowody naukowe na działanie, bo ich producenci mają pieniądze na przeprowadzenie tych badań, bo liczą na Zysk, a poplecznicy medycyny alternatywnej, łamane na tradycyjnej, nie mają pieniędzy na przeprowadzenie ogromnych badań naukowych, bo nie da się opatentować czegoś, co jest dostępne każdemu. Czyli ta metaanaliza byłaby odpowiedzią na coś takiego, na tego typu zarzuty? Oczywiście mamy takie badania, to znaczy mamy mnóstwo badań rozmaitej pseudomedycyny. I one, to też bardzo dobrze prezentuje właśnie kwestię tej, może niekoniecznie sprzedajności, ale tego, że można mieć konflikt interesów i tego właśnie, że w metaanalizach pewne rzeczy powinny być przypisane pewne wartości. I to jest też kwestia, która jest przedmiotem dyskusji. Ja osobiście tutaj też jestem uczestnikiem tej dyskusji poniekąd, bo uważam, że na przykład badania sponsorowane przez Organizacje wspierające pseudomedycynę powinny być traktowane inaczej niż przez organizacje, które nie mają interesu w wyniku. O, jak powiedziałeś, jak są traktowane te badania, które są przez na przykład koncerny tak, one... finansowane, są niżej oceniane? Tak, dlatego sposób... że mamy bardzo mocne dane wskazujące na to, że na przykład badania sponsorowane przez koncerny częściej wychodzą pozytywnie. To nie chodzi o to, że one są oszukane. To może być tak, że na przykład badacze na tyle zmotywowani, że pewne rzeczy nie zauważają. Znowu to niekoniecznie jest kwestia oszustwa. Jedną kwestią jest, są nadużycia naukowe, błędy, ukrywanie danych, czyli fabrykowanie i tak dalej, co oczywiście też się dzieje. Nie tylko są w badaniach sponsorowanych, też również w badaniach niesponsorowanych. To jest jedna strona, ale druga strona to jest to, że po prostu ludzie mają swój prywatny interes w tym, żeby ich badanie się dobrze opublikowało, żeby się punkty ministerialne wyprodukowały co i tak jest dalej. takiego chcieństwa, może coś tak. umknąć, tak? Tak, można nie widzieć pewnych rzeczy. Nadużycia etyczne, też często się pojawiają w badaniach z tego powodu, że badacze tak bardzo chcą je zrealizować, na przykład, że rekrutują do badania osoby, których nie powinni zrekrutować zgodnie z regułami włączenia i wyłączenia, bo na przykład nie mają dość pacjentów, a grant się kończy i trzeba go rozliczyć i trzeba znaleźć, tak? To często będą tego też typu rzeczy. I podobnie będzie z tą pseudomedycyną, ale powiedzmy na pytanie patronki, to mhm. myślę, że zaprowadzi nas to do tego, do czego chcemy dojść. Mamy takie badania i tam jest taka bardzo silna prawidłowość. Na przykład badania akupunktury wychodzą wyłącznie w Chinach. Mhm. A wszędzie indziej no, się wychodzą, że nie działają. No i teraz można tu różne w mieć Przypadek? Albo na przykład jest taka miara, którą często się w literaturze podaje jako miarę w pewnym sensie altmedowości czegoś. Jeżeli badania mają taką własność, że im są gorszej jakości, jest taka metoda oceny jakości badań. Dzisiaj na przykład patrzy, jak dobrze były kontrolowane różne czynniki zewnętrzne, jak dobrze było zaślepione, jakim metoda I tak rozmaite metody, takie metodologiczne Zaślepione oceny. w tym sensie, czyli ani pacjent, ani lekarz nie wie, czy jest podawane placebo, czy na przykład czynne substancje. Tak. No... To w akupunkturze trochę ciężko zrobić placebo. So, jest coś takiego jak igły placebo. Naprawdę? Myślę, tak. Tak, są takie igły, co się chowają. Podobno są na tyle dobre, że sam ten co robi nie jest w stanie zorientować się, że one się chowają. Bardzo mądrzy ludzie myślą nad, nad tym, jak badać takie rzeczy. Czyli pseudomedycyna też ma swoje badania. Tak, ma swoje badania, to jest pierwsza sprawa i tych badań jest sporo. Druga sprawa, jeżeli w pseudomedycynie coś się znajdzie, to gwarantuję że momentalnie się na to rzucą naukowcy z całego świata. I takim przykładem oczywiście podawanym zwykle przez altmedy jest Artemizyna, tak? za którą była Nagroda Nobla, lek przeciwmalaryczny, który był wykorzystywany w tak zwanej tradycyjnej medycynie chińskiej. Pani Juju znalazła, wiem, miałam nawet, robiłam program o niej krótki. Tak. Tak. i teraz parę rzeczy, które tutaj w tej, to jest przykład, który myślę, że warto się mu przyjrzeć i myślę, że to może nam wyjaśnić, na czym polega różnica. Po pierwsze, pokazano, że owszem, to, to jest bardzo skuteczna substancja, ale substancja była stosowana w tej nieoczyszczonej formie w medycynie chińskiej, naturalnie uzyskiwana z roślin. Okazuje się, że badano tą metodę tradycyjną jej pozyskiwania, nie udaje się uzyskać terapeutycznego stężenia tej substancji. Czyli, jeżeli ona miała efekt przeciwmalaryczny, to prawdopodobnie przypadkiem, to znaczy jakim wyszło lepiej niż standardowo. Po drugie, obserwacja przez pewnie długi czas tak? była dobra, taka intuicja, ale. Niekoniecznie to, co metoda stosowania była. No bo też Tujuju i jej zespół, oni ją wyizolowali tak, z rośliny. A tak. to rozumiem, co innego mieć taką czystą artemizynę, a co innego tą w roślinach. No tak. i też jeszcze trzeba przypomnieć, że zespół Tujuju dwa czy trzy lata testował bardzo wiele tych roślin, no i one nie działały tak. Tak, o niech Pana jest kilka tysięcy w ogóle substancji dla tych tradycyjnych, przetestowali testowali w sumie. To ale... nie ujmuje jej zasług, oczywiście, no ale to. Nie, 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 nie ale to, to jest ogromna zasługa, ale co jest ważne, no właśnie co tu się wydarzyło? Oni zjęli tą tradycyjną praktykę, zresztą bardzo dużo się takich prowadzi badań. Cała dziedzina farmacji, farmakognozja, która się zajmuje właśnie badaniem, no de facto tego, co działa w tych wszystkich terapiach roślinnych, tak? I szukaniem tam potencjalnych czynników terapeutycznych i wiele pochodzi, tak? No ale nie używamy dzisiaj kory wierzby, tak? Tylko używamy leku i nie używamy chleba z pajęczyną. Moglibyśmy, ale są skuteczniejsze środki do opatrywania ran niż chleb z pajęczyną, który miał prawo. Pomagać, faktycznie, tak? Tylko, że zawartość tej substancji była zupełnie niekontrolowana. Tak? Ale to też jest ten efekt psychologiczny. Dlaczego suplementy, diety wyglądają te cieklejki? Bo dla nas tabletka to tabletka, i dlatego przecież homeopatia ona wygląda tak samo, tak? Mistrowana. no Znaczy ja wiem, że ja rozmawia. tam kulki cukrowe. No. To też jest ciekawy wątek. Dobra, czyli pseudomedycyna też ma swoje badania, wrócimy do tej piramidy? Czy Ta, jeszcze tak, chcesz jeszcze tutaj dokończyć? Tak, nie, nie, no. jeszcze o tej artemizynie, bo tu ten proces na, zaszedł w tą stronę, że wzięliśmy coś tradycyjnego, ale Znaleźliśmy tą substancję dokładnie, dzisiaj umiemy ją produkować syntetycznie, jeżeli się nie mylę. To nie to samo. No właśnie. To jest druga rzecz, to odwołanie do natury. To jest po prostu błąd poznawczy. To? że Przekonanie, że cząsteczka naturalna jest jakoś inna od cząsteczki nienaturalnej, cokolwiek to miało znaczyć. Ja nawet nie wiem, co to znaczy nienaturalna cząsteczka. No, wszystkie cząsteczki są naturalne, ale. Jest taka dziwna myśl. Przeszedł to przez wszystkie te procesy badań klinicznych i tak dalej, i stało się po prostu częścią medycyny. I tak samo stałoby się z każdą inną rzeczą. Gwarantuję, że gdyby się jutro okazało, że homeopatia pomaga skutecznie na cokolwiek, a już w szczególności na przeziębienie, bo to jest taki złoty graal. Przeziębienie no jesień, jest... tak, czekamy na tę tak. reklamę w telewizji. Złoty gral Big Farmy. Wydano na to miliardy dolarów, żeby znaleźć skuteczne leki na przeziębienie, ponieważ to jest ogromne obciążenie zdrowotne w skali całego świata. I naprawdę znaleziono bardzo niewiele substancji, które cokolwiek pomagają. I większość z nich jest naprawdę wątpliwa, czy w ogóle warto w nie inwestować. Gdyby się okazało, że cukrowe kuleczki, które tam mają pamięć wody po substancje jakieś tam, pomagają na... Cokolwiek, to Big Pharma by się rzuciła, żeby te badania kliniczne zrobić i to zarejestrować. I wcale nie jest prawdą, że nie da się tego opatentować, bo znaleźliby sposób, żeby to połączyć z czymś tam, albo cokolwiek innego zrobić, żeby to opatentować. Co jak, to ale oni są akurat sprytni w tej Big Pharmie. Więc poradziliby sobie z tym. To nie jest żaden problem, plus zrobiliby te badania i byśmy i tak mieli ten. Poza tym, jeżeli nawet nie, to IRC, NCN, czy ktokolwiek inny by zapłacił za te badania. Czyli IRC, NCN to organizacja, Organizacje, które dają granty na badania. Czyli ty mówisz, że w momencie, kiedy. że to nie jest tak, że medycyna jest ślepa na to, co się dzieje dookoła, gdzieś tam w leczeniu ziołami, tego typu rzeczami. Tylko jeśli to działa to przyjmowane jest to do medycyny właśnie, po prostu. Tak. Taka jest właściwie historia bardzo wielu substancji. Dzisiaj wiele programów badawczych, właśnie poszukiwania nowych antybiotyków i tak dalej, przygląda się na przykład substancjom używanym tradycyjnie przez jakichś szamanów. Na zasadzie takiej, że może coś tam się trafi. Poszukiwanie antybiotyków nowych, co jest takim teraz bardzo gorącym tematem, bo ciśnienie rośnie, bo po prostu mamy bakterie, które są odporne na wszystkie, jakie znamy. To polega na tym, że się kopie ziemię w różnych miejscach na świecie i się izoluje z niej bakterie, a z tych bakterii się izoluje, jakie one substancje produkują, których nie znamy, a potem się te substancje próbuje stosować na bakteriach. Ja chcę wrócić pod naszą piramidę. Mamy Dobrze te analizy i co dalej? I teraz z tego wierzchołka piramidy schodzimy w dół. Będziemy mieli niżej słabsze, ale nadal bardzo mocne rodzaje publikacji naukowych, czy rodzaje dowodów, jak to się mówi w tym języku, tych evidence. Czyli będą randomizowane badania kliniczne, czyli to są badania z udziałem człowieka, które są zaprojektowane w taki sposób, że po pierwsze przypadkowe osoby otrzymują albo substancję, która jest badana, albo substancję kontrolną. Może być to placebo, czyli w pewnym sensie nic, te kapsułki mm -hmm. z cukrem, ale to może być na przykład coś aktywnego, no bo jak prowadzimy badania, dajmy na to szczepionki, i wszyscy się spodziewają, że będzie ich bolało i będą mieli gorączkę, no to musimy im coś dać, od czego będzie ich bolało i będą mieli gorączkę, żeby nie wiedzieli, że dostali nieaktywną substancję. To jest odpowiedź od razu na naszych ulubieńców antyszczepionkowców. Oni się zawsze pytają, dlaczego nie ma badań szczepionek z udziałem placebo. No, dlatego, że stosuje się inną zarejestrowaną szczepionkę właśnie po to, żeby były objawy tego, że uczestnicy otrzymali szczepionkę. Dosyć oczywiste, bo inaczej to nie byłoby zaślepione badanie. W każdym razie to mamy kolejny szczebel, później mamy inny Randomizowane słowo to znaczy, właśnie, że to jest losowo dobierane. Tak, tak? że są losowo, że wybieramy losowo. Chodzi o to, żeby na przykład mamy grupę zrekrutowanych do badania i w tym momencie, jak ich rekrutujemy, to nie wiemy, którzy co dostaną. To jest też częsty błąd w filmy, to strasznie zaciemniają i seriale, gdzie często ktoś chce się dostać do badania klinicznego, bo na pewno mu tam dadzą ten eksperymentalny lek, którym pomoże. I to powoduje, że powstaje przekonanie, które w biotyce nazywamy złudzeniem terapeutycznym. Tym, że udział w badaniu jest terapią. A to niekoniecznie tak jest. Coś może dostać dosłownie. Zastrzyk w soli fizjologicznej. Warto zwrócić uwagę, że nie w każdej dziedzinie medycyny, nie w każdej sytuacji da się przeprowadzić w ogóle takie badanie. To może być bardzo różne powody. Może takie badanie byłoby nieetyczne, bo ci ludzie są wszyscy umierający. Albo czasami jest tak, że robi się badania randomizowane również na umierających, czasami nawet to jest jedyna możliwość, ale czasami nie można. Czasami mamy do czynienia z osobami, które nie są w stanie wyrazić zgody, jest to problem. Ale to kiedy można, a kiedy nie można na takich umierających? Bo ja tylko od razu ci powiem, jaka emocja się pojawiła, myślę, nie tylko we mnie, ale też w wielu naszych słuchaczach. I oto mamy kogoś umierającego właśnie i jest lek eksperymentalny, jest on badany i chce się dostać do tego badania klinicznego, to o czym powiedziałeś. No czy to nie jest straszne podanie mu czy jej właśnie soli fizjologicznej zamiast tego leku, który może mu pomóc? No więc właśnie, to jest ogromne problem, co w takiej sytuacji i tutaj generalnie taką cezurą bardzo silną, nie jedyną, bo znowu musielibyśmy się wdać w cały wykład z etyki badań klinicznych, ale to jest to, czy istnieje skuteczne leczenie dla tej osoby, tak? Czy można tej osobie pomóc w jakikolwiek sposób? No, ale tutaj jest eksperymentalny, to może to jest ten, który... Ubratuje. No tak, ale to jest to, o którym my nie wiemy, czy ono jest skuteczne i co więcej, jest bardziej prawdopodobne, niż że jest nieskuteczne, niż że jest skuteczne. Znaczy, jak spojrzymy sobie statystycznie na rzeczy, które wchodzą do badań klinicznych, to Powyżej 80% substancji, które przeprowadza się na badania kliniczne, ostatecznie nie zostają zarejestrowane. Nic mnie nie obchodzi. Oczy bym wydrapała, żeby dostać tę substancję aktywną, a tym bardziej, jeśli by to dotyczyło na przykład mojego dziecka. Mam w nosie wtedy i teraz mówię emocją taką ludzką, mam w nosie wasze sztywne zasady, wasze zimne patrzenie na to wszystko, wasze statystyki. Dajcie mi substancje, które może małe są szanse, ale może mnie uratuje. No właśnie, no więc teraz, jeżeli istnieje coś, co jest skuteczne w tej sytuacji, to takie badanie byłoby fundamentalnie problematyczne. Jeżeli jest leczenie, które może pomóc temu dziecku, którego matka jest gotowa nam wydrapać oczy, to tym bardziej, nawet jeżeli ona jest gotowa wydrapać oczy, to tego są profesjonaliści, żeby jednak ją przekonać do tego leczenia, które... Może pomóc, tak? Ale ja tu mówię o sytuacji, kiedy już ale wyczerpane kiedy, są wszystkie. A kiedy, kiedy wyczerpane są już wszystkie możliwości, no to wtedy się pojawia ten problem i wtedy pojawia się problem, czy możemy zastosować właśnie randomizowane takie badania. Czasami. No, i jaka jest odpowiedź na to? Nie lepiej dać wszystkim po prostu ten środek, i jeśli uratuje część osób, no to już, już mamy wyznaczniej, że jakoś to jednak pomogło. No właśnie to nie jest takie proste. Dlatego, że po pierwsze, istnieją takie rzeczy jak spontaniczne remisje. Po drugie, co jeżeli wszyscy umrą? Czy to spowoduje, że wiemy coś więcej na temat tego środka? Czy nie spowoduje... Tutaj taki jest problem, który często jest podnoszony w... Bo jest taki mechanizm ratunkowego dostępu do takich substancji, które jeszcze nie są przebadane. To się nazywa czasami compassionate use albo expanded access, czyli taki rozszerzony dostęp do technologii w badaniach poza badaniem. I tutaj fundamentalny problem jest taki, że to może uprzedzić. Do tej badania substancji może spowodować, że ona nigdy nie wejdzie na rynek. Na przykład, jeżeli wszyscy ci ludzie umrą, którzy dostali ją, może spowodować, że po prostu badacze już nie będą chcieli dotykać tego badania albo że nie będzie dało się zrekrutować uczestników do badania, bo zwykle jednak badamy substancje na ludziach, którzy nie są aż tak strasznie chorzy. Ale bywa tak rzeczywiście, i teraz tą drugą stronę pokażę, oferuje się czasami ludziom, szczególnie właśnie w takim już bardzo ciężkim stanie, żeby wzięli udział w badaniu, bo jakby już im na pewno nie zaszkodzi. I mówimy im tak: Już nie ma nic, co można zrobić poza zwiększaniem komfortu i łagodzeniem objawów, ale jest taka możliwość, że mogą Państwo oddać coś od siebie. Może być jakaś korzyść z tego cierpienia i z tej tragedii. I to jest oczywiście też tragiczna propozycja i tu są rozmaite obostrzenia, to też nie powinni proponować tego lekarze, którzy prowadzą tych pacjentów, tylko badacze, którzy są kimś innym, bo ze względów takich też emocjonalnych i tak dalej, ale taką propozycję czasami się składa osobom terminalnie chorym, dlatego wspomniałem o tych osobach bardzo chorych, tak? Ale będziemy mieli ten taki niższy poziom badań, które jednak nie spełniają tego standardu do końca randomizowanych, zaślepionych badań klinicznych. Na przykład nie będą w pełni randomizowane albo nie będą miały tego standardu zaślepienia bo się nie da. Tak jak wspomnieliśmy o tej jako że tam akurat coś wymyślono, ale będą takie procedury, gdzie się bardzo trudno się robi tzw. chirurgiczne placebo. Znaczy, no, jeżeli musimy komuś przeprowadzić jakąś dużą operację, to bardzo byłoby wątpliwie np. rozprucie kogoś od pępka do szyi, żeby nic mu nie zrobić w środku. Przecież był taki przypadek. Jednym z takich przełomowych badań dotyczących chirurgii, to były badania np. Na, na temat chirurgii kolana. Które pokazały, że pewne procedury były po prostu nieskuteczne, a sądzono, że są skuteczne. I robiono tak, że robiono człowiekowi dziurę, wprowadzano martroskop i tak dalej, i nie przeprowadzono samego zabiegu. Bo chodziło o porównanie tego, kogo mniej boli po zabiegu w pewnym sensie. I czasami się takie rzeczy robi, ale to jest zawsze bardzo, bardzo kontrowersyjne. A potem będą coraz kolejne szczeble badań, które nie mają pewnych elementów, aż dochodzimy do poziomu badań obserwacyjnych, kiedy już nie tworzymy sytuacji eksperymentalnej czyli takich, w której kontrolujemy warunki zewnętrzne, tylko po prostu obserwujemy, co się dzieje, jakie są losy pacjentów, którzy są w pewien sposób leczeni. Tak też można zbierać dane. Później będą kolejne rzeczy typu, na przykład serię przypadków, na przykład, że to obserwowaliśmy to na żywo w pewnym sensie, z pełnymi emocjami, jak był COVID i testowano kolejne terapie na zasadzie takiej, że umierają ludzie tłumami, więc podajmy im lek na malarię, a tym podajmy tam coś tam, tak? A tym zastosujemy. A może coś gdzieś a tutaj zastosujmy terapię, którą stosujemy w chorobie wysokościowej. Tam się okazało finalnie, że objawy COVID-a ostrego są troszkę podobne do choroby wysokościowej i dlatego próbowano tego typu rzeczy. I co się okazuje? No okazuje się, że to też są dane, tylko one nie kontrolują tak wielu czynników. Mogą być bardziej zafałszowane, ale na nich też można coś uzbierać. I teraz takie ważne zastrzeżenie. Dla wielu teoretyków EBM, jest jakiś punkt odcięcia gdzieś na poziomie tych badań eksperymentalnych. Jeżeli dopóki on są eksperymentalne, prawdopodobnie to jeszcze poniżej niektórzy uważają, że to już nie jest evidence-based medicine. Czyli już... mamy metaanalizy, mamy randomizowane badania kliniczne. Na tej naszej piramidzie mamy te eksperymentalne, nie takie czysto tak. randomizowane i część osób mówi, że to jest koniec evidence-based. Tak, badania... tak, tak. A co jest pod spodem w takim razie? A pod spodem to są, powiedzmy, dane do tego, żeby zrobić randomizowane badanie, to znaczy że które mówią, że w... sugestie jakieś, tak, tak? tak mhm. takie sugestie i będą mówili, że to już wszystko jest, aha, bo na najniższym szczeblu drabiny będą opinie ekspertów. To też jest bardzo charakterystyczne. Albo te case dla... studies, właśnie, pojedyncze przypadki. To, case studies są wyżej nadal niż opinie ekspertów, bo co było ważne, ruch cały Evidence-Based Medicine, który przeszedł przez cały świat, się rozlał na cały świat, był sprzeciwem wobec czegoś, co się żartobliwie nazywa Eminence-Based Medicine, czyli medycyną opartą na autorytecie. Tak? Na tym, że po prostu profesor tak mówi. To też swoją drogą uczulam Państwa, nie wszystko, co na przykład zostało opublikowane w Nature, oznacza, że przeszło recenzję, bo mamy też tam dział po prostu opinie, listy. No, owszem, jest na stronach Nature, zostały wydrukowane w Nature, pisze to profesor, ale to dalej nie musi znaczyć, że są na to dowody. To jest, ale to jest bardzo trudne, żeby się w tym wszystkim połapać tak. przecież. Tak, to jest bardzo trudne. Też jest tak, że oczywiście zależy, kto pisze, to nawet jeśli chodzi o system recenzyjny, to przecież nie jest tak, że, że jak ja piszę coś do Nature i jak pisze bardzo znany profesor, to będzie tak samo dokładnie to sito wyglądało. Ja muszę przejść przez znacznie gęstsze sito. Ale... Rzeczywiście mamy tą całą hierarchię. Te opinie ekspertów są na dole, właśnie nie przypadkowo, ale one też nadal w tej hierarchii się pojawiają. I w oryginalnych publikacjach dotyczących EBM, tych grupy Kanadyjczyków, to nadal oni mówili, że jakby to wszystko ma być wzięte pod uwagę, i właśnie tutaj się pojawia kolejna zasada EBM, totality of evidence, znaczy całości zebranych danych. Na koniec to ten klinicysta ma spojrzeć na wszystko, co na ten temat wiadomo. No, ale to altmedowcy robią tak, że patrzą na to, co jest na dole. Tak. Na pojedynczy przypadek, tak. na pojedyncze doświadczenia lekarza, często nie relacjonowane poprawnie, bo on mówi, czy ona, że coś tam, ale nie ma na to konkretnych danych. Albo pojedyncze badanie, to też są wspaniałe historie, gdzieś tam z lat 70., -tych, 80., -tych, gdzieś tam coś tam, a to zresztą swoją drogą przed EBM-em w takim razie się to pojawiało. I to jest ta wielka argumentacja, bo tu zadziałało. No to działa na człowieka. Bo ja chcę, żeby na mnie zadziałało. Nie chcę tych waszych statystyk. Widzę, że tutaj na panią Halinę zadziałało i to mówię absolutnie bez żadnego przekąsu. Tak, tak, oczywiście. Pani Halina, to jest bardzo charakterystyczna rzecz. Każda klinika tak zwanej medycyny alternatywnej na swojej stronie ma tak zwane historie pacjentów. To podobne jest do opinii o restauracji, mam wrażenie. I trochę ma podobny mechanizm. Tak, no, czytamy i się utożsamiamy. Pani Halina zdańska opisuje, że... Przepraszam, jakoś panie Haliny chyba tutaj trochę teraz męczymy. E... Niech będzie pani Karoliny albo panowie jako. Kubowie, tak. Dobrze. Mhm. Pan Jakub opisuje, że skorzystał i był to, po prostu, to był przełom w jego życiu, męczył się tych wszystkich głupich lekarzy, a tutaj go wyleczyli. Nie? Oczywiście my nie wiemy, czy te historie są prawdziwe, to po pierwsze, tak, ale nawet jeżeli są prawdziwe, to może być tysiąc powodów, dlaczego ten człowiek akurat jest zadowolony i dlaczego akurat mu przeszło. Przede wszystkim nie wiemy, na co on w ogóle chorował. W niedawnym serialu radiowym to było widoczne, że jak się próbuje rozmawiać z tymi, którzy ozdrowieli dzięki medycynie alternatywnej, to bardzo ciężko uzyskać na przykład dokumentację albo zobaczyć jakieś wyniki mówisz badań. Mówisz o serialu Podziemie Michała ma tak. mojego kolegi z Radiotok FM. Tak, on tam próbował, to chyba w ostatnim odcinku opowiada, próbował porozmawiać z kimś kto twierdził, że został wyleczony, mówi świetnie, opowiem waszą historię, pokażcie dokumentację. I nikt tego nie chciał tak, zrobić. Tak, no bo, to, bo czy oni w ogóle byli chorzy, czy byli poprawnie zdiagnozowani i tak dalej. No to jest bardzo wiele tutaj rzeczy, które mogą pójść nie tak. No i pseudonauka czerpie z tego, że może sobie dołożyć coś do tej piramidy od dołu. I oni teraz często są evidence based, bo zrobili sobie trochę badań, które są bardzo kiepskiej jakości, ale można je gdzieś tam do tej piramidy włożyć. Mhm. I nagle mówią, no słuchajcie, no my tutaj też jesteśmy, tak? Jesteśmy tacy sami, tylko że oni nie są tacy sami. I jak to odróżnić jedno od drugiego, to jest pewien problem dla teoretyków EBM-u i ja tutaj bardzo lubię właśnie ideę science-based medicine i i noweli, i bardzo ją polecam, dlatego to jeszcze że... coś innego niż evidence-based tak, medicine? Tak, To jest bardzo... Czyli medycyna oparta na nauce, tak? Tak, tłumaczyli. no właśnie. I oni mówią coś takiego jeszcze, że nie wystarczy, że pokażesz nam badanie. Jeszcze pokaż nam, dlaczego to w ogóle mielibyśmy uważać, że to działa. Czyli mechanizm trzeba opisać. Działania. Tak, pokaż nam przynajmniej uprawdopodobniej mechanizm. Nie chodzi o to, że musisz nam dokładnie wyjaśnić, bo oczywiście istnieją leki, które są zarejestrowane, wykorzystywane w medycynie, które do końca nie rozumiemy, jak działają. Jest takich leków całkiem sporo o dziwo. Ale przynajmniej nie zaprzeczają pra znanym prawom fizyki. Tak jak w przypadku homopat. To dobry jest początek. Albo tak. przynajmniej nie zaprzeczają fizjologii. To wszystko powiedziawszy, przyatakujecie z tej oto perspektywy, czy aby na pewno metoda naukowa jest doskonała, bo przecież wiemy, że naukowcy. I nie powiem, zmieniają zdanie, ale docierają na przykład do nowych informacji, pojawiają się nowe dane i te ustalenia się zmieniają, czy zalecenia się zmieniają. Skąd ja mam wiedzieć, że te, które są teraz, są dobre, a może tam w tym świecie Altmedu oni gdzieś wyczuwają, nie wiem, są bliżej tego pacjenta, wiedzą bardziej, jak to jest. czy ta metoda naukowa nie jest czasami za bardzo wyśrubowana, właśnie taka zimna, trochę ślepa na człowieka, no i właśnie zmienia czasami wnioski. No i co z tym zrobić? W ogóle to, to jest pewien problem z tym, jak my myślimy o nauce. Postrzegamy zwykle naukę jako taki gotowy produkt. Nauka mówi, że. A nauka to jest raczej proces. I nie ma raczej metody naukowej. Dzisiaj w filozofii nauki mówi się raczej o tym, że, że są metody nauki, czy metody naukowe. One są podobne do siebie trochę, ale będą troszkę inne w fizjologii, a trochę inne w biochemii. Mówi się oczywiście czymś takim, że one są podobne jak członkowie rodziny do siebie, ale niekoniecznie można je wspólnie zdefiniować. Natomiast one mają taką własność, że one dążą gdzieś tam do ustalenia tego, jak jest w rzeczywistości. Możemy powiedzieć, dążą do prawdy. One się do niej zbliżają w tym sensie, że czasem mogą na początku, szczególnie jak badamy jakiś temat na początku, to mogą się te wnioski zmieniać o 180 stopni. Ale im jesteśmy bliżej, to te zmiany jak będą coraz mniej. W sytuacji COVID-19 na początku, prawda? Tam było, czy maseczki działają, czy nie działają, jak się rozprzestrzenia, czy na powierzchniach, czy to, czy tamto. Mhm. Tak, będą na początku takie o 180 stopni zmiany. Później to się już kalibruje coraz bliżej. Później te zmiany już będą bardzo niewielkie. Będzie spór o to, czy warto stosować, nie wiem, badania przesiewowe w kierunku raka piersi w wieku 55 lat, czy 50, tak? Albo czy tam inne badania robić co dwa lata, czy co roku. Będą takie spory. Spory nie o jakieś fundamentalne rzeczy, czy mammografia zabija. Nie zabija, proszę państwa, ale nadal są tacy, co oczywiście to w altmedzie bardzo popularna teoria. To będą już takie bardzo, bardzo niewielkie zmiany w kierunku tej strzałki. Problem jest tutaj też popularyzacja. Tu niestety trochę muszę tak przerzucić piłeczkę w drugą stronę. Proszę bardzo. Bo nawet w tak zwanych jakościowych mediach możemy czasami przeczytać, że naukowcy znowu zmienili zdanie i że teraz już tam, nie wiem, alkohol zaczął znowu szkodzić, a nie pomagać na serce, albo teraz jest zwrot bardzo silny, że zaczęli lekarze wreszcie walczyć i, i towarzystwa naukowe z tym opowiadaniem, że alkohol to pomaga na tam, nie wiem, lampka wina na serce czy coś tam. No, ci, co się tym zajmowali, to wiedzieli, że szkody przeważają nad korzyściami, no ale rzeczywiście w popularnej wersji, ze względu na to, że ludzie chcieli to usłyszeć, no to słyszeliśmy tylko o tych korzyściach, tak? a, a nie słyszeliśmy o w szkodach, ale rzeczywiście tutaj jest problem tego, na ile umiemy przetłumaczyć trochę te właśnie wyprodukowane metaanalizy, takie jakieś skomplikowane, wieloczynnikowe rzeczy na to, co ludziom jest prezentowane, szczególnie właśnie w mediach, takiej wersji pop, nie? To wtedy jest problem, wtedy jest wrażenie czasami, że ten kierunek się bardzo zmienia. On nie zmienia się bardzo, on się zmienia coraz mniej z czasem, chociaż oczywiście zdarzają się te rewolucje, kiedy ktoś w końcu pokaże, że coś na przykład jednak nie działa, albo że coś jednak powoduje większe szkody. Taka dyskusja, która się toczy dzisiaj w medycynie i dosyć pewnie, no, będzie miała pewnie daleko idące konsekwencje, to jest to, jakie są odległe konsekwencje leczenia onkologicznego, szczególnie u dzieci. Tego, że o, sukces, wyleczyliśmy raka. Tylko, że pytanie brzmi, czy szkody, które zrobiliśmy, nie przeważają, czy na przykład też nie. Bo jak no jak mogą przeważać, jeśli dziecko przeżyło? No właśnie, bo to jest tak, ważymy ryzyko nawrotu choroby z ryzykiem Powikłań rozmaitych spowodowanych leczeniem. To nie jest tak, że nie wyleczymy tego pierwotnego guza czy coś takiego, tylko na przykład, ile jesteśmy w stanie gotowi zaryzykować rozmaitych odległych skutków, żeby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby. I tutaj jest szereg dyskusji. To nie tylko u dzieci, tak? U dorosłych też się chodzi o leczenie nowotworowe. Dlaczego ta dyskusja jest? Bo tutaj ważne, myślę, w kontekście naszego tematu i tego, co chcieliby słuchacze zrozumieć. Otóż dopiero teraz mamy pacjentów, którzy żyją dziesiątki lat po przechorowaniu nowotworu, bo po prostu ich nie mieliśmy i widzimy odległe konsekwencje, I możemy się zastanawiać nad takimi już w pewnym sensie subtelnościami, czy może na przykład stosować trochę mniej terapii, takich bardzo, bardzo inwazyjnych, które mają zmniejszyć ryzyko nawrotu nowotworu. Przyjmując to ryzyko, ale zmniejszając ryzyko innych rzeczy na przykład, tak? I jak ważyć te rzeczy, że jeden z takich argumentów podnoszonych na przykład są skutki kognitywne, długoterminowe. Kognitywne, czyli nasze postrzeganie rzeczywistości. Na funkcjonowanie mózgu, 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 tak, odległy wpływ. No więc dopiero jak nauka nam dała tych ludzi, którzy żyją po kilkadziesiąt lat po przechorowaniu nowotworu, to się dowiadujemy, że to może ma konsekwencje. Altmet wypowiada się z dużą pewnością, że u mnie zadziała, u mnie będzie to, u mnie tamto. Na ile lekarz może mówić coś z pewnością? Na ile nauka może powiedzieć na pewno działa. To jest bardzo duży problem jak to zakomunikować głównie, bo to jest tak. Można z bardzo dużą pewnością powiedzieć, że metoda X działa, ale jest bardzo trudno powiedzieć jak metoda X zadziała dla pana Kowalskiego czy pani Kowalskiej. I tutaj bierze się też ten pozór, że w pewnym sensie lekarze nie wiedzą, co robią czasami, że stosują najpierw jedną terapię, potem drugą, potem piątą, i tak dalej. I jeszcze ludzie czują się urażeni tym, że to jest z jakiegoś algorytmu czy książki. Tak Bo słyszą na przykład coś takiego, no, że zaleca się, żeby najpierw zastosować to, a potem tamto. No ale jedyne, co wiemy, to wiemy to, jak to działa na populację ludzi ogólną. To jest właśnie ten klucz do całego problemu, dlaczego w ogóle dyskutujemy o EBM i jak się go udoskonala i tak dalej. Bo mamy dowody dotyczące populacji, mamy te dane dotyczące populacji, ale mamy indywidualnego człowieka, który stoi przed lekarzem, który na przykład jest mniej albo bardziej chory niż przeciętna populacja w badaniach. Jest starszy albo młodszy niż przeciętna populacja w badaniach. I lekarz musi ocenić, czy dla tego człowieka jest bardziej prawdopodobne, że on będzie bardziej pasował do tych wyników, czy mniej pasował do tych wyników. Ale w tym wszystkim jeszcze jest coś takiego, bo mówiliśmy o tym, że ludzie nie chcą być statystyką, nie chcą być wrzucani. No to pierwszy rak piersi, okej, okay, to pierwszy rzut chemioterapii, taki. Nie działa, to drugi. Trzeci nie działa. Czwarty, sorry, nie mamy pomysłu. Ja nie, nie znam teraz dokładnie schematu leczenia tej choroby, ale powiedzmy. Pacjenci mogą sobie myśleć, no ja nie chcę być właśnie w tych statystykach. I moim zdaniem mają rację, bo gdyby naprawdę było tak, że każdy pacjent jest indywidualnie przez lekarza system oceniany, to byłyby zrobione badania genetyczne, które akurat leki mogą tutaj dokładnie zadziałać, byłoby to robione dokładnie i te szanse, ja nie mówię, że byłyby wielokrotnie większe, ale byłyby jednak większe, bo skąd się biorą chociażby różnice statystyczne w przeżywalności na nowotwory, zależnie od tego, w jakim województwie mieszkamy, jak blisko jakiego środka. Jest bardzo wiele czynników, które mo mogą wpłynąć na nasze przeżycie czy nie. Więc ta walka o indywidualne podejście do nas jest jak najbardziej racjonalna. Tak, tylko paradoks polega na tym, że rzeczywiście jest tak, że wręcz mu się żartuje taki czarny humor, że kod pocztowy przesądza o szansie na przeżycie. Paradoks polega na tym, że prawdopodobnie ci, którzy mają największą szansę są z tego najlepszego kodu pocztowego, to są najbliżej tego schematu wynikającego z wytycznych i algorytmu leczeni, a ci, którzy mają gorszą szansę, to pewnie są leczeni gorzej w tym sensie, że właśnie nie są do końca zgodnie z algorytmem, bo czegoś nie ma, coś nie jest dostępne, bo operator, który robił operację, robił pierwszą taką w życiu albo piątą, a nie 120, i tak bywa. Czyli to nie w nauce jest problem, tylko jest. Stosowaniu. Często jest to problem w jej stosowaniu. Oczywiście jest też ten ideał czy marzenie o medycynie w pełni spersonalizowanej. Jest taka idea. Pewnie wszyscy słuchacze o tym słyszeli o medycynie spersonalizowanej, tym, żebyśmy na przykład właśnie zrobili każdemu badania genetyczne jego, badania genetyczne jego guza, zrobili analizę, które leki mają prawo zadziałać i tak dalej, tak dalej. Tutaj oczywiście mamy problem po prostu zasobów, które są skończone przy jakby wyobrażeniu sobie nieograniczonej liczby zasobów. I to nie chodzi tylko o pieniądze, bo pieniądze są oczywiście tutaj problemem i barierą. I rzeczywiście jest tak, że w pewnych obszarach medycyny, w bogatszych krajach robi się pewne rzeczy, których się nie robi w biedniejszych krajach. Ale są też na przykład obszary medycyny, gdzie w Polsce stosuje się absolutnie najnowsze rzeczy, które stosuje się na świecie. I można to też powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Natomiast problem jest na przykład często czas. Dostanie się do właściwego ośrodka we właściwym czasie. Często jest problemem to, że po prostu jest specjalistów. I też przesiewowe badania. Co robił dyrektor WHO 17 sierpnia 2023 roku na Traditional Medicine Global Summit, na wielkiej konferencji dotyczącej medycyny tradycyjnej? Otwierał ją. To jest zorganizowane wydarzenie przez WHO w Indiach odbywające się. No i o co się. tutaj chodzi? Jakie jest podejście WHO do medycyny, czy też tak zwanej medycyny chińskiej, czy indyjskiej No To jest wielki sukces w moim przekonaniu, i tak to komentuje wielu komentatorów. To nie jest moje tylko przekonanie. Wielki sukces rządów Chin i Indii, które no, w pewnym sensie walczą od lat o to, żeby włączyć te swoje etniczne, tradycyjne systemy. Lecznicze, nazwijmy to, w globalny system. Ten sukces już wcześniej odnieśli, bo w najnowszej wersji ICD, czyli takiej klasyfikacji chorób i też zdarzeń medycznych, bo to nie jest tylko klasyfikacja chorób tak naprawdę, to jest, tam można znaleźć też kody na nieprzyjemnego szefa i nudną pracę. W ICD też znalazły się kody, w ICD-11, które do Polski jeszcze nie dotarło, ale powinno niebawem dotrzeć. Można znaleźć też kody na dysregulację meridianów i tym podobne zjawiska opisywane w medycynie chińskiej. Co zamknięte czakry, tego typu tak, rzeczy. Tak. Mhm. Czyli medycyna chińska została wciągnięta w jakby świat WHO, a Juwerda rozumiem częściowo również. i jest trochę to przyklepane, że to jest okej, okay, tak? To jest bardziej skomplikowane. To znaczy, jak się bezpośrednio dopytuje, bo to oczywiście spotkało się z ogromnym protestem wielu środowisk lekarskich. Jestem bardzo ciekaw też, jak się odniesie Światowe Stowarzyszenie Lekarzy do tego przemówienia, o które komentujemy poniekąd. Jeszcze o przemówieniu nie powiedzieliśmy, ale już się poniekąd komentujemy. To oni odpowiadają, że nie, 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 to wcale tak nie jest. To jest tylko taki załącznik, i tam są tylko takie, żebyśmy no tak mogli to klasyfikować, bo ludzie korzystają. Skoro korzystają, to trzeba to wpisywać do dokumentacji medycznej, I co rzeczywiście jest w pełni prawdą i w pełni uzasadnione. Szczególnie, jeśli chodzi o ajurwerdę, tam jest bardzo dużo środków, które są na przykład hepatotoksyczne, czyli szkodzą na wątrobę, tak w uproszczeniu, albo mają wpływ na inne systemy organizmu, i w związku z tym. No, lekarze muszą o tym wiedzieć i muszą być w stanie to zakodować. No ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście diagnoza tych zamkniętych czakr była potrzebna do tego? Co jest też świetną podbudową dla środowisk, które z tego korzystają? No patrzcie tutaj linki do WHO. No... Tak. Poprzednia przewodnicząca WHO przez dwie kadencje była z Chin i, i tutaj widać bardzo silne, silną... Czy to jest polityczne? Tak. WHO jest jednak organizacją Narodów Zjednoczonych. To nie jest organizacja medyczna, tak jak na przykład WMA, czyli Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, tylko to jest jest pewna agenda Narodów Zjednoczonych, i tutaj bardzo ciężką pracę od podstaw wykonywały Indie i Chiny. Hipoteza, którą wysuwa wiele osób, jest taka, że no i Indie, i Chiny są najludniejszymi krajami na świecie, które nie mają powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Nie są w stanie zapewnić powszechnej opieki zdrowotnej swoim obywatelom. Czyli taka alternatywa usankcjonowana? No, Chiny dokładnie to robią od czasów Mao. Bo jeżeli poczytamy sobie o historii tak zwanej tradycyjnej medycyny chińskiej, no to ona była pewną odpowiedzią na to, że rewolucja kulturalna wybiła lekarzy w Chinach. I szkolić nowych lekarzy. Nie dało się. Ach, no tak. Przecież to mało wyciągnął trochę z czeluści, bardziej nie pamięci. To nie jest tak, że tak. jest wielka ciągłość tradycyjnej tak. medycyny. Tak, chińskiej. on to, on to on wyciągnął taki ekstrakt, którego zaczęto uczyć tych tradycyjnych chińskich lekarzy, których można było szybko na kursach nauczyć. W kraju, który był w pełni agrarny, w inteligencję właśnie w nim wystrzelano i ludziom coś dać, żeby mieli wrażenie, że się nimi władza interesuje. I tam, no, proszę Państwa, na przykład akupunktura tradycyjne, tradycyjnej, tej naprawdę tradycyjnej chińskiej była bardzo podobna do europejskiego upuszczania krwi. Ale te takie malutkie igły, które widujemy. Gdzie bez 20wiecznej technologii metalurgicznej można by wyprodukować takie małe igły? Czyli częściowo to jest kwestia polityczna, ale może WHO, dyrektor generalny WHO, nie miał aż tak dużo złego na myśli, bo on mówi na przykład tak: WHO is committed to supporting countries to unlock the potential of traditional medicine, czyli mówi o tym, żeby odblokować potencjał medycyny tradycyjnej. Mówi też o tym, że we plan to make this a regular event, maybe even two years to provide an established global forum for sharing, evidence. And best practices in the use of traditional medicine, czyli do tego, żeby będą żeby, no, regularne takie spotkania, żeby się dzielić też dowodami. Więc może to nie jest aż taki zły pomysł na to wszystko. Znaczy, ja jestem, I ja... oczywiście na to Juju też się powołuje. Po, tak, powołuje. <laughs> oczywiście się na nią zawsze wszyscy powołują, bo to jest, to, jest, to jest zawsze wykonywane. Znaczy, ja mam duże wątpliwości co do szczerości tego. Być może sam przewodniczący jest przekonany o szczerości swojej, ale. Moim zdaniem to jest po prostu WHO. Powiem, co się kupiło, tą narrację o tym, że zintegrujemy, połączymy i teraz będzie lepiej, bo dodamy do medycyny jeszcze dodamy to te służby. Ale lekarze wszystkie rzeczy. są tam. Tak, Aha. w większości to są lekarze, ale no, to były lata pracy, właśnie ludzi, którzy przekonywali, że będzie lepiej dzięki temu, że dodamy te wszystkie tradycyjne praktyki. Ja bym jednak podejrzewał, że po prostu dzięki temu będą mogli coś zaoferować. Dla mnie, co jest przerażające, tutaj perspektywa lekarzy pracujących w takich krajach jak Indie jest wstrząsająca, bo oni są nawet fizycznie atakowani przez tych no, jakiś takich leczniczych praktyków. Spotykają się z małymi szykanami, a z drugiej strony codziennie spotykają pacjentów po prostu z gdzie my w takim razie, jako pacjenci, mamy szukać jakichś ostoi, skoro WHO? Dziwne rzeczy, jeśli chodzi o medycynę tradycyjną. Mówiłeś o tym, że w klinikach onkologicznych w Stanach Zjednoczonych prawie w każdej są te komplementarne dodatki. Jak mieliśmy COVID w Polsce i aferę, że niby amantadyna działa, to wzrost sprzedaży był kilkukrotny, szczególnie na Podkarpaciu. Ktoś to wypisywał i nie był to jeden znany lekarz. Więc lekarze robili coś, o czym wiedzieli, że nie działa. Jak była historia z opioidami, które jak podaje BBC, Leki opioidowe odpowiadają za 400 tysięcy zgonów w wyniku przedawkowania, a koncerny nie informowały, ukrywały informacje o tym, że są to leki uzależniające. Gigantyczna afera zresztą. One teraz płacą odszkodowania tych różnych rzeczy. Można mnożyć takich właśnie tych argumentów, które powoduje, że część osób nie chce wierzyć medycynie. I są konkretne argumenty. Gdzie Aha. tutaj szukać jakiejś kotwicy w tym wszystkim? Tak, no rzeczywiście medycyna ma bardzo dużą ciemną stronę, i to zarówno historycznie, jak i współcześnie. Kryzys opioidowy to nie jest czas przeszły, tylko to jest czas teraźniejszy i on się rozwija jeszcze. W tej chwili uważa się, że w Stanach jest największą katastrofą zdrowia publicznego w ogóle w historii i chyba przebije też wojny i różne inne rzeczy, które spotkały ten kraj. I zdaje się, że nie ma drogi do rozwiązania go, bo w kraju bez powszechnej opieki zdrowotnej pewnie nie będzie drogi do rozwiązania tego kryzysu opioidowego, więc pewnie tam będzie to się toczyło, jak różne inne rzeczy w Stanach. sens Stan są dziwnym krajem, tak? Tak. Stany są też krajem, w którym pierwszą przyczyną śmierci dzieci jest broń palna, więc jest to jedyny taki kraj na świecie, chyba nawet kraj, gdzie toczy się wojna. Nie osiągnęli tego poziomu. Amerykańska pediatria uważa, że rozmowa na temat bezpiecznego przechowywania broni jest, wchodzi w zakres obowiązków lekarza pediatry. Po się teraz na to AAP, czyli Amerykańską Akademię Pediatrii. Tego rodzaju duże organizacje naukowe, zwykle, teraz będę zastrzegał, zwykle są dosyć wiarygodne, bo to są zwykle organizacje złożone jednak z medyków danej specjalności, którzy jednak pracują dla tych swoich pacjentów. Pacjenci są ich klientem w pewnym sensie. I owszem, mogą być manipulowani, tak jak się stało z opioidami w pewnym sensie, ale to jakoś tam zmierza we właściwym kierunku docelowo. Zwykle, ale też znowu oni mogą być na przykład zaślepieni ideologicznie na różne sposoby. Akurat AAP jest takim dobrym przykładem, bo AAP jest jedyną organizacją na świecie, która nadal uznaje czy akceptuje obrzezanie chłopców. Zgadza się na to, żeby lekarze to robili. W Europie niektóre organizacje wręcz zakazują lekarzy w ogóle uczestnictwa w tym. I tam jest to czysto kulturowo. Historycznie uwarunkowane, związane z XIX-wiecznym postrzeganiem świata w Stanach i, i z taką pruderią, która tam w Stanach funkcjonowała. Towarzystwa mogą. Ale to być... podrzucasz ja cię proszę o kotwicę, a ty mi kolejny tutaj miny rzucasz pod nogi, kłody. Tak, no bo właśnie za, dlatego, że zawsze to muszę powiedzieć z zastrzeżeniem. Generalnie jest tak, że ta perspektywa właśnie towarzystw naukowych, czyli nie jakichś takich, które są wikłane w bieżące spór polityczny, zwykle jest dobra i na przykład w przypadku takich pytań nie wiem, o pediatrię dostaniemy dobrą odpowiedź, jeżeli spojrzymy sobie na największe na świecie, nie tylko amerykańskie, ale może spojrzymy sobie na brytyjskie, nie wiem, francuskie. Czyli robimy sobie taką metaanalizę stanowisk z wielu krajów. Tak. I jak sobie spojrzymy na te stanowiska z wielu krajów, to zwykle zobaczymy mniej więcej, gdzie prawda leży. Tak? Prawda nie leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży. I to jest taka perspektywa, która zwykle pozwala zobaczyć, ja tak robię. To znaczy, jeżeli jest jakieś, jakaś sytuacja, kiedy mam wątpliwości, czy coś jest altmedem, czy nie, albo jestem kompletnie zagubiony, zdarzają się takie sytuacje, że naprawdę nie wiadomo. I zdarzały mi się takie sytuacje, że siedzieliśmy ze znajomymi lekarzami i nie wiedzieliśmy. Znaczy, po prostu są takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się na przykład absurdalne, ale nie są. Na przykład są dosyć solidne badania, że okłady z liści kapusty pomagają na bóle stawów. I okazuje się, że. Bo wiedziałem, że zalecają to lekarze rozmaici, ale nie wiedziałem, mhm. jakby. Okazuje się, że faktycznie. Nawet jest jakaś koncepcja mechanizmu, w jakim to działa. Nie jest to istotnie lepsze niż inne metody, ale jeżeli ktoś z jakichś powodów preferuje, to dosyć nieprzyjemny zapach i ogólnie jest niefajny. Ale jak ktoś chce te układy z liści kapusty, to jak najbardziej można sobie stosować. Więc. No, tam są jakieś specyficzne sposoby przygotowania mhm. tych okładów, ale w każdym razie to są tego rodzaju rzeczy, które czasami wydaje się, że na pierwszy rzut oka nie, ale jak się przyjrzeć. To tak. Czyli patrzymy top of the top. Wiele ośrodków nas interesuje, jeśli ktoś mówi, że ma jedną, jedyną metodę unikalną i tylko u niego można się wyleczyć, a nie publikuje tego nigdzie i nie chce na przykład starać się zbić. Bo jakby został na blistą, to zarabiałby dużo więcej jakby, niż jakby siedział nawet w tym swoim gabinecie, nawet jakby 1500 brał za. Wizytę. Właśnie to jest to kolejne zdanie, które chciałem powiedzieć, że druga rzecz, możemy spojrzeć sobie, dlaczego ten ktoś to mówi. To znaczy, jeżeli jakieś te patrzymy, i nie możemy tego w prosty sposób. Porównać sobie z, na przykład ze stanowiskami, bo nie ma na ten temat, no to spójrzmy, czy on właśnie nam oferuje wyleczenie, czy, czy obiecuje, jak dużo nam obiecuje, i czy mówi, że się może nie udać. Bo jak pewnie jak obiecuje, że się uda, i nie mówi, że się może nie udać, to tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Jakub Zawiła Niedźwiecki, Centrum Bioetyki i Bioprawa, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Radio Naukowe. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie do końca. Spodziewam się gorącej dyskusji, do której zachęcam. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i dajcie znać, czego nowego dowiedzieliście się z odcinka, a może macie pomysł na kontynuację albo podobny temat. Komentarze czytam bardzo uważnie. W kolejnym odcinku, numer 166, zabieram Was do Torunia. Tam w pięknych, spokojnych okolicznościach przyrody, serio, bo psychologia na UMK jest w budynku byłego sanatorium, nagrałam rozmowę o teorii umysłu. O tym, jak w dzieciach wyłania się umiejętność myślenia o tym, jak mogą myśleć inni. A taka umiejętność przyjęcia cudzej perspektywy... Wiąże się z całą masą naszych społecznych zachowań. Wyszła nam taka rozmowa mocno oczywiście naukowa, ale również rodzicielska. Polecam już teraz, a tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.